Moi kochani, odkąd zajęłam się sprawą tak zwanej śmierci mózgowej, nie opuszcza mnie szereg pytań, które zadaję sobie, patrząc na to, co się ostatnio dzieje wokół zagadnienia ratowania życia i leczenia człowieka. Mam wrażenie, że system tak zwanej ochrony zdrowia albo, jak dawniej bywało, służby zdrowia, zjadł już własny ogon i w pełnej zadyszce nawet nie próbuje zaczerpnąć tchu. Co gorsza, zmierza do pełnego samounicestwienia. Bo czy medycyna, która traktuje pacjenta jak numer choroby albo jak zbiornik organów, jest potrzebna komukolwiek oprócz kontrolerów systemu? To jest bardzo trudne pytanie, przede wszystkim dlatego, że brzmi nieco jak retoryczne, bo każdy z nas widzi, co się dzieje. Dostrzegamy próbę sprowadzenia wszystkich lekarzy do rangi urzędników rozliczanych z procedur, które niejednokrotnie mają z pomaganiem niewiele wspólnego, którzy choćby bardzo chcieli, nie mają najmniejszej szansy należycie pomóc cierpiącemu człowiekowi, jeśli nie chcą się narazić na zakaz wykonywania świadczeń lekarskich. Dostrzegamy także sprowadzenie pacjenta do poziomu dawcy organów lub też kukiełki, na której można dowoli prowadzić doświadczenia i poddawać ją systemowym procedurom, o których nowa wiedza mówi coraz więcej jako o kompletnie nieetycznych, za to czyniących z ubezwłasnowolnionych przez system chorych wieczystych klientów Big Pharmy. A może pacjent to rodzaj kłopotu, na który zaradzić by mogła systemowa, legalna eutanazja oraz skonstruowanie nowych paradygmatów, które w istocie umożliwiają legalne przyspieszenie zakończenia życia osobników wymagających zbyt długiego lub kosztownego leczenia. Do czego to wszystko zmierza? Zapytam o to dziś moich znakomitych gości. Istną śmietankę wolnych medyków, lekarzy, którzy nie boją się mówić prawdy, bo ona przecież jest najwyższą wartością. Są ze mną dr Beatrice Delorme, lekarka, anestezjolog, wielka zwolenniczka prawdziwej wolności lekarza. Beatrice, witam cię najcieplej. Jest ze mną ojciec Jacek Norkowski, doktor nauk medycznych i filozof, nieustraszony pogromca fałszu. Witamy ponownie bardzo serdecznie. Witam, szczęść Boże. Oraz jest profesor Jan Talar, wszyscy go tu pokochali, wybitny lekarz i nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie neurorehabilitacji, rehabilitacji medycznej i chirurgii, któremu system na rok zakleił usta po to, by kłamstwo przetrwało własną agonię. Panie profesorze, to zaszczyt gościć pana ponownie. Wszyscy tu na pana czekali. Dziękuję, ja też czekam na to. Moi kochani, witajcie na moim strumyczku. Długo czekałam, żeby was tutaj wszystkich wspólnie gościć. To nie jest łatwe takie znakomitości zebrać w jednym terminie. Wreszcie dziś nadeszła ta wielka chwila, kiedy pewnie wybrzmi kilka gorzkich prawd, ale mam nadzieję oczyszczających, bo prawda zawsze wyzwala przecież. Może więc i dziś okaże się remedium na to, co wydaje się tak na pierwszy rzut oka już nie do uleczenia, no ale chciałoby się, żeby było inaczej. Moi goście, mili goście, mamy tu przed sobą taki obrazek, sobie na niego popatrzmy. Dwie postaci, czarna i biała, grają w karty o duszę, mocno pacjenta w stanie mocno schyłkowym, żeby się tak wyrazić, co jest widoczne na obrazku. Czy ta czarna postać to śmierć, czy szatan, to tego nie wiemy, bo szatan często występuje w takim czarnym habicie, nie obrażając tutaj żadnych zakonników oczywiście. W
każdym razie mnie się wydaje, że bez względu na to, czy ta postać to śmierć, czy szatan, to ostatnio diabeł wygrywa, moi drodzy. I czy sobie go nazwiemy sztuczną inteligencją, antychrystem, czy właśnie postacią w czarnym habicie, to nie ma żadnego znaczenia. To jest ważne, że ja mam nieodparte wrażenie, że medycyna no jakby wchodziła w taki proceder jakiś ofiarny, jakiegoś ogołocenia z czegoś, bo jak sobie popatrzymy na transplantologię, na te torpedy, na wiele innych procedur, które mają na celu uwięzienie jakichś ludzkich dusz czy ludzkich istot, no to wydaje się, że jakiś nadszedł czas żniw złych mocy. Jak wy to widzicie, kochani? Jak na to patrzycie? Beatrycze, ja widzę, że ty się wyrywasz do odpowiedzi pierwsza. To ja zapraszam. No cóż, taka myśl się nasuwa, że to, co się stało z nauką i z medycyną, to jest zwyrodnienie. Bardzo znana choroba w medycynie. Zwyrodnienie w takim globalnym znaczeniu, tak? Bo trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest medycyna i z jakich powodów ona się w ogóle na świecie pojawiła. Ja myślę, że ja o to zapytam profesora Talara, bo profesor Talar dla mnie jest taką personifikacją tego, jak to powinno być, a on pamięta, jak było kiedyś. Czy zechciałby pan profesor parę słów na ten temat powiedzieć? Oczywiście tak, ale nim zacznę, chcę przekazać moją radość, że pani znalazła czas, ażeby zgłębić wiedzę z zakresu chorych w śpiączce i tego, co się robi. Mój zachwyt jest tym większy, że znalazła pani trójkę lekarzy, którzy na pewno najlepiej wiedzą o chorych w śpiączce i o ich leczeniu. Wszyscy jesteśmy jednoznaczni w stwierdzeniu, że każdy chory w śpiączce ma obligatoryjne prawo, konstytucyjne prawo do skutecznego, nieograniczonego w czasie leczenia. Zgodziliśmy się jednoznacznie, że wprowadzone przez ministrów zdrowia kryteria rozpoznawania i stwierdzania śmierci mózgu są bezpodstawne, nielekarskie, niemedyczne i nieludzkie. I ten stan rzeczy nie może dłużej trwać. I teraz zastanówmy się, jak mogło dojść do takiej sytuacji, w której my dzisiaj jesteśmy, a przecież 2300 lat temu w starożytności żył, pracował i tworzył Hipokrates razem ze swoimi uczniami. Powstała wielka medycyna opisana w Corpus Hippocraticum. Jest dowód w postaci przysięgi Hipokratesa, która przetrwała 20 kilka wieków i służyła kształceniu przyszłych lekarzy. Jak to jest możliwe? Z tego czasu są stwierdzenia, które dotrwały do dziś i jeszcze przez 1000 lat będą funkcjonować. Pierwszym z nich jest primum non nocere. Przede wszystkim nie szkodzić. I to zawęża możliwości oddziaływania lekarskiego. Lekarz ma prawo do należnego, skutecznego z empatią leczenia. Jeżeli dodam drugie stwierdzenie, salus aegroti suprema lex esto, dobro chorego najwyższym prawem, to już teraz nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że lekarz urodził się, został stworzony do tego, aby ratować życie ludzkie. Ja jeszcze Panie profesorze, to powiedział pan coś bardzo ważnego. Ja bym chciała, żeby pan się nad tym zatrzymał, że lekarz jest stworzony do tego, żeby ratować życie ludzkie. Czyli jak
nie ma pacjenta, albo pacjent przestaje pełnić jakąś rolę kluczową, to lekarz jest niepotrzebny. No, pacjent umiera, lekarza nie ma, tak? Lekarz ma go leczyć, ma mu nie szkodzić i ma być z nim w jego niedoli. Czyli lekarz pojawił się wtedy, kiedy człowiek zaczął potrzebować leczenia. To jest logiczne. Czy lekarz wtedy miał jakieś obowiązki poświęcania jednego człowieka na rzecz drugiego? Czy ktoś mu dał jakieś prawo? Bo lekarze wtedy to byli wielcy myśliciele, osobowości, filozofowie. Medycyna była częścią takiego bogatego zakresu wielu dziedzin sztuki i nauki, które to promowały osobiste wejrzenie nie tylko w fizyczność, ale i w duchowość oraz umysł podmiotu leczenia. Czy ja dobrze rozumiem to, co było kiedyś? Absolutnie tak. Jeżeli powiedziałem, że dobro chorego najwyższym prawem, najwyższym celem, to nie mogło być żadnych innych kalkulacji, że coś można z chorego wydobyć. Tak jakbyśmy chcieli brać kawałki ciała, aby wykorzystać je do innych celów. Ale żeby jeszcze sprecyzować dokładniej to, co stało przed lekarzem, to przytoczę czterowierszowy tekst. Nie każdy uraz głowy jest tak lekki, aby go lekceważyć. I nie każdy uraz głowy jest tak ciężki, aby tracić wszelką nadzieję. Z tego wynika jednoznacznie, że każdy chory, bez względu na stan zdrowia, był pod opieką lekarzy i udawało się tych chorych odzyskiwać. Proszę zauważyć, 2300 lat temu. Co się stało, jeżeli w XX, XXI wieku zaczęto myśleć inaczej? Zaczęto myśleć na podstawie złych działań. To pierwsze działanie, które zmieniło współczesną medycynę, to było wycięcie serca chorej młodej kobiecie, będącej w śpiączce, a wyciął to serce Barnard, Christian Barnard. To serce przeszczepił innemu choremu. Można sobie wyobrazić, że nie można budować przyszłości na śmierci, na zbrodni innego człowieka, który ma prawo do leczenia. A to, że ma prawo do leczenia, ja przez 48 lat udowodniłem, lecząc 1000 chorych w śpiące mózgowej. Moi chorzy wybudzali się, odzyskiwali sprawność fizyczną, psychiczną, kończyli studia, rozpoczynali pracę, rodzili dzieci. Więc to są absolutne, niepodważalne dowody, że ci chorzy mają prawo do należnego leczenia i wszyscy lekarze powinni zająć się tylko i jedynie, jeżeli mówimy o czasach Hipokratesa, leczeniu chorych w śpiączce mózgowej. Panie profesorze, ale my nie możemy mówić tylko o sprawie śpiączki, bo ja bym chciała zapytać o to, czy pan uważa, że medycyna w ogóle idzie w dobrą stronę, bo wiemy, że teraz w każdym przejawie musimy medycyny pilnować. Kiedyś było tak, że składało się przysięgę lekarską, to był potężny akt energetyczny. Pan profesor mi powiedział, że pan składał taką przysięgę. Wiadomo było, że możemy liczyć do głębi serca na to, że w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy to uraz mózgu, czy jakikolwiek inny, czy jakakolwiek inna dysfunkcja, że my możemy liczyć na serce lekarza, który zrobi absolutnie wszystko, co w jego mocy, żeby nas wyszarpać. Teraz to uwięzienie za procedurami, które lekarz musi wypełnić, żeby
nie utracić prawa do wykonywania zawodu. Jest tak ogromne, że tak naprawdę otwiera drzwi sztucznej inteligencji, która lekarza zastąpi, bo będzie bezlitosna, będzie weryfikować, czy przechodzimy przez jakieś sito procedur, czy jeszcze nie. Przecież to w takiej sytuacji w przyszłości już niedługiej wystarczy. Także ja myślę, że nie chodzi tylko o transplantologię, chociaż transplantologia jest akurat bardzo dobrym takim przykładem jak soczewka, tak? Tu się wszystko udaje skupić i niczego nie można schować, niczego nie można ukryć, dlatego że jądro transplantologii opiera się niestety o to, co trudno wypowiedzieć. Jeden człowiek traci życie na rzecz innego. Jeżeli ja składałem uroczyście przysięgę lekarską w 1970 roku, to zobowiązywało mnie do ścisłego przestrzegania zasad, które miały się w przysiędze lekarskiej służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu. A zatem każde dziecko, każdy Polak od urodzenia aż do śmierci ma prawo być należnie traktowany, być należnie leczony i żyć szczęśliwie. Jeżeli my traktujemy poważnie chorych, to my w jakiś sposób też z tego korzystamy, bo ciesząc się zdrowiem i życiem chorych, sami dopełniamy swoich możliwości, czynią się większe możliwości pomocy chorym. Gdy ja pierwszy raz wyleczyłem chorego Bogdana w 1975 roku, to dla mnie wstąpiło coś nadzwyczajnego, bo jak to jest według nauki, ten chory nie miał prawa żyć, a jeżeli przeżył, to trzeba było sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze? Czy tezy nauki, czy życie ludzkie? Ja w związku z tym zdarzeniem zmieniłem swoje postępowanie, swoje życie, wręcz ustaliłem misję życiową, która polega na nieustannym, bezwzględnym ratowaniu każdego jednego chorego. Czy on ma bóle kręgosłupa, czy ma niewydolność, osłabienie sprawności ruchowej, czy osłabienie sprawności psychicznej, no a w szczególności chorych w śpiące mózgowej. To wszystko się nakłada na złożoną uroczyście przysięgę lekarską i nie wolno tego zmieniać i nie można tłumaczyć, że coś się robi dla dobra innych. Pan udowodnił, że każdego warto wyciągać, tak? Że każdego warto leczyć, bo ci, którzy dla wielu innych byli skazani na śmierć, dla pana profesora są pacjentami, którzy w tej chwili żyją w zdrowiu, mają dzieci, pokończyli studia. Pokazaliśmy to w audycji osobistej z profesorem Janem Talarem o tytule Ocaleni. Zajrzyjcie, tam są historie wielu z pacjentów profesora, których jest niemal 1000, moi drodzy. 1000 takich przypadków, przepraszam, że ja tak określam tę sytuację, mało elegancko, ale tak medycyna je określa, współczesna. 1000 przypadków, w których człowiek został skazany na śmierć, a okazało się, że udało się go uratować, jeśli tylko pobudziło się energię, siadło się przy tym chorym, obdarzyło się go miłością i empatią. I profesor jest egzemplifikacją, że tak kiedyś było, tak jest teraz i tak powinno być. Bo zobaczcie, ja mam tutaj dzisiaj trójkę wspaniałych lekarzy. To nie jest tylko profesor Jan Talar, ale jest też ojciec Jacek Maria Norkowski, który to za temat życia swojego właśnie te ideały profesora Talara sobie przybrał. Tak naprawdę to spotkaliśmy się w pewnym momencie, kiedy ja już byłem trochę na tej ścieżce i wystąpiłem w programie Warto Rozmawiać, nie wiedząc o tym, że przedtem występował profesor Talar i tam przedstawiał swoje przypadki.
No i ja ostro broniłem tych samych test, co profesor Talen, na którego już rozpoczął się atak. No i tym sposobem... Czy panowie jeszcze się nie znaliście? To nie jest tak, że... Nie, i profesor Talen zadzwonił do mnie i ja mówię, ja bym chciał z tego doktorat napisać, tylko że u teologów chyba nie da rady, bo nikt nie ma o tym wszystkim pojęcia. A profesor mówi, no to niech ojciec u mnie pisze. No i napisałem. A ojciec już był wtedy w zakonie? Tak, tak, tak. Już dawno byłem w zakonie, prawda, już tego. Okej, okay. Czyli to jakby przyszło już jako misja, można tak wnosić. No, ja to tak przeżywam wyraźnie, że zostałem do zakonu skierowany wolą Bożą już po medycynie. Sobie pomyślałem, że nagle zdałem sobie sprawę, że teolodzy powtarzają często naprawdę bzdurne tezy medyczne, wierząc to jak w Biblię. I to mnie po prostu przeraziło. Sobie myślałem, no tak nie może być. No trzeba odpowiadać naukowymi argumentami na poszukiwanie prawdy z drugiej strony, żeby nie było błędnego koła w tym wszystkim, że prawda, lekarze mówią jakimiś formułkami, które są prawniczymi formułkami, a nie medycznymi, które uznają na przykład właśnie śpiączkę połączoną z arefleksją i bezdechem za śmierć. No i teologowie to powielają później. No ja stwierdziłem, że tutaj trzeba włączyć się z głębszą analizą medyczną, ale też i wyciąganiem konsekwencji etycznych z tego. No i tutaj się nagle nam nałożyły nasze drogi z profesorem Talarem, który jako praktyk w tym siedział już od dawna, od wielu lat. Ja dzięki temu, że profesor Talar przy mnie przyjmował chorych, zobaczyłem ich wreszcie na własne oczy, tych wszystkich pacjentów, którym nie dawano szans, prawda? W literaturze światowej. Ta praktyka imponująca, prawda? Ten dorobek. Budzi to wielki szacunek i wywiera naprawdę wstrząsające wrażenie, jeśli się te historie przegląda. One są zawarte w tym, co profesor opisał, nie tylko w tych swoich dokumentach, które przygotował, które to powinny być publicznie dostępne. Wiem, że są na stronie, ale są mało nagłośnione, więc my byśmy chcieli nagłośnić. One są też w książce profesora Talara, jednej i drugiej. Ja tutaj jedną pokażę od razu. Uważam, że każdy tą książeczkę powinien mieć, właśnie dlatego, że tutaj jest zawarte to, co należy. A nie będę ukrywać tego, że ojciec Norkowski też swoją książkę napisał. To jest piękna książka. Jak ja tą książkę przeczytałam, to nie tylko się zachwyciłam konkretami w tej książce, bo ja się zmieniłam po tej książce, wiecie? To jest coś takiego, co spowodowało, że ja z przekonania, że można coś zrobić dla drugiego człowieka, ofiarując jakieś części swojego ciała, zostałam wybita z butów, postawiona do pionu i przekonana, że to, co się dzieje teraz, to jest wielkie oszustwo. No bo tak naprawdę w tym pierwszym pytaniu, które zadałam, zanim rozpoczęłam rozmowę z profesorem Talarem, to wyraziłam coś, co we mnie się kołacze, jako coś, co trudno powiedzieć bez posądzenia o bycie częścią teorii spiskowej. Ale no, tutaj jest jakieś żniwa rytualne, bo jeśli jeden człowiek to potencjalnie 2 miliony dolarów, jeśli się weźmie pod uwagę zestaw narządów, jaki może zaoferować, to po co go leczyć? Ojcze Jacku, co ojciec na ten temat powie? Wiem, że to nie będzie wesołe, więc ja się teraz uśmiechnę dla kontry, ale poproszę o ojca stanowisko w tej sprawie. Takie na dziś. Już po tej książce i po tym, co ojciec przemyślał. No, moje stanowisko już mi się ukształtowało od jakiegoś czasu. Natomiast rzeczywiście z jedną rzeczą się spotykam, że ogół ludzi nie ma o tym pojęcia i nawet większość lekarzy. Większość osób, nie wiem dlaczego, godzi się z taką definicją śmierci, którą teraz zawarto choćby w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia w Polsce, która mówi o tym, że pacjent, który trwale utracił przytomność i którego mózg nie działa, jak jest napisane, jest martwy, niezależnie od tego, że ciało jest żywe. Dodam jeszcze, jest też taki dokument, który mówi, że są pacjenci, którzy nie rokują na rok naprzód, tak? A tak, tak, tak. To jest najnowszy dokument, już stanowisko grupy roboczej Towarzystwa Internistów Polskich do spraw terapii
daremnej. Jak to można w ogóle przewidzieć? 12 miesięcy naprzód, że człowiek nie rokuje? No tak. To jest, jak któryś z lekarzy amerykańskich zwrócił uwagę, dr Byrne, Paul Byrne, który broni życia od dawna i takich pacjentów jak profesor Talar tak samo ma, których uratował, mówi, że po prostu mówienie o nieodwracalności w przypadku medycyny to jest wręcz nienaukowy język jednak. Dlatego, że medycyna jest nauką empiryczną. My możemy powiedzieć coś post factum, czy było odwracalne, czy nieodwracalne, ale rok wcześniej to możemy tylko przypuszczać. Możemy mieć jakąś statystyczną wiedzę na ten temat, ale nigdy w określonym przypadku nie możemy mieć pewności z różnych powodów, prawda? Pacjent ale statystyka nie leczy, ojcze Jacku. Statystyka ani rachunek prawdopodobieństwa nie leczy. One biorą udział w hazardzie, tak? Może, ale medycyna nie jest hazardem. Tak, ale robi się tak, że wprowadza się jakieś, powiedziałbym, sfałszowaną definicję na przykład śmierci czy stanu wegetatywnego, tak samo została sfałszowana. Potem się ją wprowadza jako kanon, który obowiązuje, a w Polsce jeszcze dochodzi do tego sankcja karna ze strony izb lekarskich, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza. Natomiast dyskusja naukowa na ten temat w świecie lekarskim jest niedopuszczona. Tak jakby medycyna przestała być już nauką, tylko była sposobem wykonywania jakichś czynności według ustalonych procedur właśnie, czy według jakichś przepisów. Pan prawda? Profesor został ukarany odsunięciem od pacjentów na rok za to, co powiedział. Nie za to, że złamał jakieś procedury, że czegoś nie dotrzymał, za to, co powiedział. Co by dla mnie znaczyło, że medycyna się zamyka w zmurszałych jakichś granicach, dlatego że nie dopuszcza nowych odkryć. Dlatego że jeśli medycyna jest nauką empiryczną i opiera się na doświadczeniu, to jako żywo nie sposób negować doświadczenia prawie 1000 zaprzeczeń tego paradygmatu. No tak, ale w praktyce to wygląda wręcz szokująco, bo ja byłem na jednej rozprawie profesora Talara w Bydgoszczy, kiedy profesor Talar pokazywał przypadki tych chorych, więcej niż w tym programie, który teraz miał u pani. I to bardzo długo trwało, po czym okazało się, że szef tej komisji orzekł, że to nie ma żadnego znaczenia dla osądu nad profesorem Talarym, bo ośmielił się mimo wszystko leczyć tych chorych prawdopodobnie wbrew woli różnych decydentów. Więc fakty, które podawał, można pominąć. Fakty wyleczenia tych chorych, fakty, które pokazywały, że te rozpoznania czy podejrzenia śmierci pnia mózgu, jakie wysuwano do tych chorych, były bezpodstawne, że cała ta dyskusja jest pozbawiona walorów naukowych, jeśli nie bierze pod uwagę faktów, które wynikają z empirii. Medycyna jest naprawdę nauką empiryczną, a nie jakąś ideologią czy jakąś kodyfikacją prawną, dowolną, prawda, dowolnie uchwaloną. A tymczasem w tej chwili właśnie ten element deontyczny, prawny zaczął górować nad elementem epistemicznym, czyli poznawczym, czyli po prostu likwiduje się ten naukowy wymiar medycyny. Znaczy nie tylko likwiduje się jej naukowy wymiar, ale się jej zaprzecza, bo jeśli jest tak, jak powiedział profesor Talar, że medycyna powstała na potrzeby leczenia pacjenta, no to martwy pacjent jej już nie potrzebuje. Jeżeli medycyna woli pacjenta martwego zamiast pacjenta uzdrowionego, bo mówi, że uzdrowienie jest nieistotną przyczyną do dyskusji, że właściwie jest nieważna, tak? Ojciec to sformułował, tak? Na tej rozprawie tak padło, z tego co pamiętam, że to nie ma żadnego znaczenia. No tak, że cały ten dorobek profesora, niezbicie wykazany, nie wpływa na orzeczenie sądu, który orzeka, że profesor niesłusznie się wypowiedział. Czyli nie miał podstaw żadnych, mimo że miał. No to wchodzimy w jakiś rejon absurdu. To jest wariatów, tak mówiąc kolokwialnie, że ktoś mówi, że oto ten koń tutaj stoi, a ktoś mówi, no ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, tam nic nie ma. No, chciałam, żeby ojciec to powiedział, bo jak ja bym to powiedziała, to może by to zostało źle przyjęte. Natomiast prawda jest taka, że dla słuchającej mnie, która nie jest lekarzem, ja jestem spoza waszego kręgu, wydaje się to przerażające, dlatego że poddając się
medycynie, czy tym procedurom, ja bym raczej tak to określiła, powinnam drżeć, czy ktoś mnie w ogóle zauważy, bo powie, że mnie w ogóle nie ma. No tak, wystarczy, że pacjent jest, ma niski wynik w skali Glasgow, czyli że jest mało kontaktowy, to w polskim przypadku to będzie, że jak będzie miał wynik poniżej 7 na 15 możliwych, a 3 jest najniższy, to już go dyskwalifikuje to do leczenia, podczas gdy w dobrych ośrodkach na świecie osiąga się wyleczenia przynajmniej 60% pacjentów, którzy mają te najniższe wyniki 3 albo 4 w tej skali Glasgow, co świadczy o tym, że my mamy katastrofalnie niski poziom medycyny, przynajmniej jeśli chodzi o tę grupę chorych. I profesor Tala temu zaprzecza i swoim dorobkiem, natomiast zamiast w Polsce skorygować to wszystko, zamiast włączyć nowoczesną terapię, która polega na kontroli ciśnienia śródczaszkowego, wszczepienia czujnika ciśnienia, do badania tego ciśnienia i następnie wkraczaniu z hipotermią, czy jeśli nie można, bo w Polsce się hipotermii nie stosuje praktycznie, przynajmniej graniektomię, żeby zrobić u chorych, u których to ciśnienie śródczaszkowe rośnie, to u nas panuje nihilizm terapeutyczny i od pewnego momentu już się nic nie robi, prawda? Kończy się de facto na farmakologicznym leczeniu pacjenta i wtedy, gdy powinno wkroczyć jeszcze inne działanie, już się nie robi nic. To jest polska specyfika? Ojcze Jacku, zapytajmy o to Beatrycze, bo Beatrycze światowa osoba. Powiedz proszę, czy to jest polska specyfika, czy to się na świecie też pomija? Jak to jest z tą kraniektomią, z tym czujnikiem, jak to jest? Więc jeżeli chodzi o Europę Północną, całą Skandynawię i Francję, oczywiście, że monitoruje się przede wszystkim w pierwszym kroku u pacjentów z urazem dużym, rozległym, czy po zatrzymaniu krążenia, czy z urazem ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim według procedur się pacjenta poddaje hipotermii. To jest oszczędzające cały system nerwowy, dlatego że się zmniejsza metabolizm. Natomiast oczywiste jest również dla specjalistów, neurochirurgów, neurologów, że po urazie ośrodkowego układu nerwowego, uderzeniu głowy, w wyniku tego urazu dochodzi do obrzęku. W stanach wylewów do ośrodkowego układu nerwowego podobnie. Dochodzi do zwiększenia ciśnienia w puszce nierozprężalnej, jaką jest czaszka. I oczywistym i mechanicznym postępowaniem jest po pierwsze założenie czujnika do mierzenia tego ciśnienia śródczaszkowego, a po drugie postępowanie zgodnie z dynamiką rozwoju stanu pacjenta, czyli obniżanie ciśnienia, zmniejszanie obrzęku. No i wtedy, kiedy ten obrzęk rzeczywiście masywnie narasta, robi się trepanację celem odbarczenia, tak żeby mózg mógł się rozprężyć bez bycia uciskanym i bez prowokowania martwicy ważnych ośrodków. Czyli to jest standard, tak? Tak powinno być. Tak, to jest standard. To jest standard i ludzie, którzy, że tak powiem, mają szacunek do życia, to tak. Ale ojciec Jacek napisał w swojej książce, ojcze Jacku, jak to jest, bo w książce ojca znalazłam informację, że to zupełnie niestandardowa procedura i że o tym, czy taką procedurę zastosować, to w ogóle decyduje się specjalnie, no i bardzo rzadko. Tak jest w Polsce podobno. No tak, w Polsce praktycznie nie wdrożono hipotermii, która jest metodą z wyboru w przypadku obrzęku mózgu i coraz rzadziej stosuje się nawet kraniektomię, którą kiedyś dosyć często stosowano, żeby odbarczyć mózg, jeżeli ten obrzęk narasta. Wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, no jeżeli ktoś by zadawał sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby tak rażące zaniedbania były w Polsce od lat i nikt tego nie próbował zmieniać. To wygląda, jakby cały system był nastawiony na to, aby zwiększyć liczbę pobrań w Polsce, aby zamiast leczyć pacjentów z urazem mózgu, mieć jak największą liczbę dawców. Skądinąd wiem, że
Tutaj wchodzi w grę również cyrkulacja narządów do przeszczepień w całej Europie, bo istnieje eurotransplant. I tutaj my chcemy się wykazać jako przodownik, który tutaj, taki stachanowiec, dostarcza najwięcej tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to wszystko jest pod tym kątem. I to jest skandaliczne, że nasz minister zdrowia w obwieszczeniu, i który jest to, większość z tych ministrów zdrowia to byli lekarze, no teraz nie wszyscy, ale stwierdza, że po prostu, że znaczy wniosek z jego stwierdzenia jest taki, że obrzęk mózgu na ogół się nie udaje opanować i dlatego dochodzi do uszkodzenia wtórnego mózgu i śmierci pacjenta. Tak jakby nie wiedział o tym, jak się leczy tych samych pacjentów w krajach, które są niedaleko od Polski położone, jakby na przykład Szwecja czy Dania, których co prawda też niekiedy pobiera się narządy i tak dalej, to wiadomo, ale w których szansa chorego na to, że będzie wyleczony, jest dużo większa niż w Polsce. Słuchajcie, kochani, ja bym was chciała zapytać, czy to dotyczy jakiegoś stałego postępowania, bo z naszych wcześniejszych rozmów wnoszę, że to nie jest tylko kwestia decyzji pojedynczego lekarza, ale że się w pewne rzeczy celuje już od momentu pojawienia się pacjenta w szpitalu, czyli już po rentgenie, ty mi to najpierw powiedziałaś, Beatrycze, potem ojciec Jacek to potwierdził i profesor Talar tutaj już przybił na tym stempel swojego doświadczenia, że przyjmuje się takiego pacjenta i od razu przy pierwszym oglądzie tak naprawdę się go już kieruje albo do leczenia, albo do nieleczenia. Wtedy się postępuje inaczej. Jak to jest z tymi środkami do sedacji? Jak to się dzieje, że taki pacjent przyjeżdża do szpitala z tym urazem głowy no i wtedy dostaje na dzień dobry, Beatrycze, co on dostaje na dzień dobry, bo ty to wiesz jako anestezjolog. No więc on nie tylko po przyjeździe do szpitala dostaje na dzień dobry, on już w miejscu wypadku dostaje na dzień dobry, dlatego że często tam trzeba zaintubować pacjenta. Czyli to po to się robi, żeby przyjął rurkę, tak? No tak, oczywiście. No, nie. Chyba że człowiek jest totalnie wiotki, to wtedy w Stanach takich czasem można intubować bez znieczulenia. Natomiast jeżeli jest normalny pacjent wypadkowy, to się go znieczula na szybko, intubuje dla zabezpieczenia dróg oddechowych oczywiście i dla zabezpieczenia jego ciągłości życia. A czy to się robi później jednym jakimś środkiem, czy jak to w ogóle wygląda w tym pełnym przebiegu? Jest znieczulający, w sensie usypiający dla laików, a również do intubacji zawsze się daje środek krótko działający, zwiotczający i środek opioidowy przeciwbólowy. No tak jest humanitarnie przynajmniej. Profesorze, ale tego się uczy studentów, że tak trzeba, prawda? No tak, to jest standard postępowania, że się daje środki przeciwbólowe, robiąc procedury inwazyjne i bolesne. Tutaj przecież wszystko jest bardzo mocno unerwione, w związku z tym bardzo reaktywne. Jeżeli się człowieka niedobrze znieczuli, to się nie da go zaintubować. Można go po prostu poszarpać tam, dlatego że nie jest otwarte, drogi oddechowe nie są, struny głosowe nie są zwiotczałe tak, żeby tą rurkę przecisnąć. W związku z tym, jeżeli się to robi źle, to się pacjenta uszkadza dodatkowo. Dobrze, ale tak, nie tak wolno. Należy zrobić, żeby on miał komfort. Czy później wszystko jest robione dobrze, jeśli chodzi o te środki? Proszę bardzo, wszyscy no państwo macie głos, rozmawiajcie. Dobrze, ja tylko powiem, jaka jest sytuacja. Ponieważ do procedury takiej jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, która zabiera troszeczkę czasu, pacjent taki po urazie jest najczęściej sedowany nadal, żeby leżał spokojnie i żeby się nie ruszał, żeby nie kaszlał, dlatego że ta procedura obrazowa wymaga spokoju i wymaga ostrych skanów, w związku z tym pacjent jest nadal znieczulony, jeżeli nie oddycha sam i w miejscu wypadku i nie jest totalnie świadomy. No jeżeli jest taka sytuacja, że jest wypadek, a on jest współdziałający
no to jest inna sytuacja. Ja mówię o tej, gdzie jest rzeczywiście duży uraz i należy postępować tak, żeby zabezpieczyć te drogi oddechowe i bezpieczeństwo pacjenta. No a potem co się dzieje? A potem robi się właśnie tą całą procedurę obrazową, czyli diagnostykę obrazową, po to, żeby stwierdzić, na ile ten mózg jest uszkodzony, jakich urazów człowiek doznał, czy tam są złamania, czy wylew, czy już obrzęk może, bo on może szybko narastać. I po tej diagnostyce już coś wiadomo. W diagnostyce tej obrazowej pacjent trafia na intensywną terapię, gdzie jest sedowany. Analgosedację się stosuje. Analgosedacja wymaga dwóch leków. Sedacja jest lekiem usypiającym, wyłączającym ośrodkowy układ nerwowy po to, żeby pacjent spokojnie leżał i nie kłócił się z respiratorem, tak jak to my w języku takim, w żargonie profesjonalnym mówimy. I drugi lek jest najczęściej przeciwbólowy, żeby jeżeli jest po urazie dużym, żeby był zabezpieczony przeciwbólowo. Jeżeli chodzi o leki te usypiające, to obecnie stosuje się leki w pompie krótko działające. Kiedyś było inaczej. I jest prawdą to, co pan profesor mówi, że nieraz w karcie wypisowej są cztery różne leki, ale one nie są stosowane cztery na raz. Jeden, później drugi. W karcie wypisowej to robi wrażenie, że są to cztery, powiedzmy, leki, ale one nie są stosowane jednoczasowo. A czy w ogóle powinny być stosowane w takiej ilości, Beatrycze, jak ty uważasz? Więc to jest właśnie zależne od pacjenta. Jeżeli pacjent się łatwo wybudza, szybko metabolizuje, to i to jest związane nie z jego świadomością, tylko z metabolizmem i funkcją wątroby, to czasem jeden lek nie zaskoczy i daje mu się drugi, albo nawet właśnie dwa, żeby wzmocnić ten efekt. I niestety bywa, że jest tych leków kilka, ale ja sądzę, że to jest uzależnione od stanu pacjenta. No po prostu niektórzy wymagają więcej leków do sedacji. Prawdą jest... Poczekaj. Ale czy takie leki podaje się każdemu, niezależnie od tego, czy jest szykowany do operacji, czy też do niej nie jest szykowany? Nie mówimy tylko o tym, że pacjent jest na respiratorze, na intensywnej terapii. Nie mówimy teraz o operacji. Mówimy tylko o respiratorze. Po to, żeby pacjent leżał spokojnie, tolerował rurkę dotchawiczą i nie wstawał z łóżka. On i w związku z tym również, że personel pielęgniarski jest bardzo ograniczony, nawet na oddziałach intensywnej terapii, to nie jest w Polsce, to nie jest takie Eldorado jak w innych krajach, na przykład w Szwecji, w Karolinska czy Salgrenska, w tych wiodących ośrodkach jest jeden pacjent, jedna pielęgniarka do pacjenta na intensywnej terapii i wtedy można pacjenta pilnować lepiej i mieć na niego oko, tak żeby zadziałać wtedy, kiedy potrzeba. Ale oczywiście dla wygody obecnie pacjenci dostają leki, które ich sedują i pacjent w związku z tym śpi i nie stwarza problemu. Właśnie, czy takiego pacjenta można odzyskać? Bardzo proszę, ojcze Jacku. Sprawa polega tutaj na tym, że u chorych z urazem mózgu po krótkim okresie, 6-godzinnym okresie obserwacji wstępnej w Polsce wysuwa się podejrzenie śmierci pnia mózgu. I kieruje się pacjenta do badań w kierunku stwierdzenia arefleksji, czyli potencjalnej, czyli braku odruchów pniowych i braku odruchu oddechowego, prawda? I na tej podstawie diagnozuje się śmierć pnia mózgu. I jeśli chory cały czas otrzymywał tę sedację i inne środki w dużych dawkach, jeżeli się tego nie odczeka jakiegoś czasu i nie, krótko mówiąc, jeżeli nie ma takiej strategii, żeby stosować jak najkrócej, jak najmniej, żeby dawać szansę, żeby te leki się szybko wypłukały, żeby choremu wróciły właśnie te odruchy, a nawet oddech, wtedy chorego wprowadzamy w taki sztuczny stan pewien, taki jak gdyby przedłużonej sedacji analgezji, która jest, jeśli w tym momencie zrobimy te badania, które mają stwierdzić śmierć pnia mózgu, to na mur beton stwierdzimy, że nie ma odruchów pniowych
i nie ma odruchu oddechowego. I taki chory jest uznany za zmarłego i następnie staje się dawcą. Więc tu jest bardzo idealny sposób, żeby mieć prawie że 100% dawców, jeśli się nie ma dozoru nad tym całym problemem, na ile ta analgezja jest potrzebna i na ile też dba się o to, aby był czas na wypłukanie się tych leków przed robieniem tych badań, które są konieczne w celu stwierdzenia śmierci pnia mózgu. Ale ojcze Jacku, ja muszę dopytać o coś. Ja muszę o coś dopytać. Czyli to znaczy, że jeżeli byśmy chcieli na przykład kogoś postawić w trudnej sytuacji, to wystarczy dołożyć mu tych środków, żeby on w tym badaniu sprawdzającym, czy on rokuje, żeby mu zabrać te szanse, tak? No oczywiście, że jeśli się nie dasz takiej nikogo możliwości, że organizm się oczyścił z tych leków, wtedy ten chory, to każdy z nas by wtedy spełniał kryteria śmierci pnia mózgu po odpowiedniej ilości leków i mógłby zostać dawcą. I niezależnie od tego, czy ma zdrowy mózg, czy chory, bo właściwie to tak może być w każdym przypadku, jeśli się nie przestrzega tych zasad, że badamy dopiero wtedy, kiedy te leki się wypłuczą z organizmu do określonego poziomu, a robi się to wszystko na oko w większości krajów i na to zwracali uwagę brytyjscy lekarze, że również w Wielkiej Brytanii nie było jasnych kryteriów, jak długo trzeba czekać po odstawieniu tych leków, żeby mieć pewność, że brak odruchów pniowych w mózgu jest spowodowany uszkodzeniem mózgu, a nie stosowaniem właśnie tych leków. Prawda? Bo to są przecież wykluczenia, które mówią o tym w polskich zasadach. Jest mowa o tych wykluczeniach, ale jak się to w praktyce stosuje, to jest osobna rzecz. I jeżeli to przedłużymy później, to te zmiany w mózgu są coraz bardziej trwałe, jeżeli to robi 2-3 doby czy 4 i to, jak profesor mówi, potem choremu bardzo trudno już jest pomóc. Więc to jest, system się domknął i ten chory traci szansę, gdy tak go potraktujemy. Ryczy, chciałaś coś powiedzieć. Tak, to wszystko prawda. Ja też uważam, że tu jest wielkie niedopatrzenie, dlatego że żeby było zgodnie z wytycznymi, te leki przed zrobieniem próby, tych prób w kierunku orzeczenia śmierci mózgowej, te leki się na jakiś czas wyłącza. Natomiast wielkim pytaniem i zasadniczym jest, tak jak powiedziałam, każdy pacjent inaczej metabolizuje. Nikt nie robi we krwi stężenia tych leków, żeby oznaczyć, czy one są w wysokim poziomie, czy w niskim poziomie, tak żeby z całą pewnością mieć dowód na to, że pacjent już nie jest pod wpływem środków znieczulających, tylko że się z tych środków wypłukał i jest czysty. Wtedy rzeczywiście lege artis i uczciwie wyglądałaby taka próba podjęta, jeżeli chodzi o to orzecznictwo tak zwanej śmierci mózgowej, bo jeszcze tutaj to nie tylko są leki. Leki są tylko częścią, przecież mówiliśmy o tym, że jest obrzęk mózgu, który sam zaciska pewne struktury, w związku z tym ogranicza ich prawidłową funkcję, co nie znaczy, że ta funkcja nie istnieje. Więc jest dużo różnych poziomów tej całej sytuacji, natomiast ja się absolutnie zgadzam z Jackiem w tej kwestii, że jest to zrobione niedokładnie. Nie ma pewności, że pacjent wcześniej znieczulany dłużej lub krócej przed tą próbą orzecznictwa tak zwanej śmierci mózgowej, że jest całkowicie czysty, bez środków, które się mogły skumulować i nadal na niego oddziały. Dlatego, że jest na to za mało czasu. Mówiłaś mi o tym, że dysponujesz takim wydawnictwem nowym. Nie wiemy, czy ono już dotarło do szerokiego rozpowszechniania. Masz tą książeczkę przy sobie. No taki tytuł dość straszny. I opierasz się na wielu informacjach zawartych w tej książce. My wiemy, że to wszystko, co towarzyszy choremu, kiedy pojawia się w szpitalu, jest tak krótkie. Wytłumacz, dlaczego to jest niedobrze, że to jest tak krótko, że tak właściwie żaden chory nie ma szansy. To jest po prostu ani nie fizjologicznie, ani nie etycznie, ani niemoralnie, żeby dawać takie zielone światło wyłącznie transplantologii, która w zasadzie
nawet trudno ją medycyną nazwać, jest na pewno technologią wysoką i tą techniką, która u swoich podstaw ma polepszać i dawać szansę ludziom, których organy przestały funkcjonować. Natomiast właśnie ta transplantologia, tak jak w tej książce piszą, technologia transplantacyjna jest współcześnie najdroższą branżą medyczną, wymaga olbrzymich nakładów finansowych i jednocześnie ta medycyna transplantacyjna posiada wszelką aprobatę i wielkie przywileje zarówno struktur państwowych, jak i globalnych. Jedynie podobnym poparciem może się cieszyć technologia reprodukcji człowieka i inne gałęzie biotechnologiczne, czyli in vitro tutaj w tym przypadku. Czyli wedle uznania danego lekarza się takiego pacjenta bardziej lub mniej nasyca środkami użytymi do analgosedacji, wedle uznania, bo są jakieś procedury, ale tak naprawdę to orzecznictwo, ile się daje takiemu pacjentowi? 4 dni? 4 dni? Nawet mniej. Ostatnio nawet mniej. Tak. To jest w ogóle jakieś kuriozum. I kto udowodni, że człowiek po ciężkim urazie, czasem wielonarządowym, że nawet jeżeli właśnie ze względu na obrzęk mózgu ktoś powie, że ma małe szanse, czy tam zobaczą w skanie, że jest stłuczenie pnia mózgu i powiedzą, że już mam małe szanse ze względu na rozległe obrażenia. Przecież taki człowiek żyjący jest priorytetem w ratowaniu życia, w polepszaniu jego stanu. Jakaś po prostu nastąpiło absolutnie przekierowanie linii życia tych ludzi, których najchętniej by się widziało jako dawców, bo są młodzi, bo są z wypadków jakichś takich komunikacyjnych, motorowych czy innych. I ich, że tak powiem, wadą jest to, że są młodzi, ale również zaletą. Zaletą transplantologii jest to, że są młodzi, a no właśnie, wadą dla nich jest to, że są takim chodliwym materiałem, na który jest duże zapotrzebowanie. W związku z tym jest jakieś przekierowanie bardzo demoniczne, ja to tak po imieniu nazwę. No bo że to przestało jednak, się tym jednak lepiej, się chce, nie? Chce się kogoś tak wziąć, na przykład, ja mówię hipotetycznie, gdybym miała napisać horror, tak? Ktoś pasuje antygenowo, chce się go mieć na narządy, no to wystarczy go trochę bardziej tam znieczulić, tak? Dobrze rozumiem? No tak, wtedy to jest tak. Spełnia kryteria tak zwanej śmierci mózgowej, o której wiemy, że w ogóle prawdą nie jest. No właśnie, to doszliśmy do konkluzji. Pacjentów przede wszystkim należy leczyć. Doszliśmy należy do takiej... dać prawo do życia. Beatrycze, ale to doszliśmy do konkluzji z tym, co mówi profesor Talar, że jeżeli przyjedzie do profesora Talara pacjent, który został nieprawidłowo zakwalifikowany, to tam pikuś, ale z którym przesadzono z analgosedacją, to trudno go odzyskać. Czy ja właściwie rozumiem, panie profesorze? Tak, to jest wszystko prawda. Oczywiście, oczywiście tak. I tu jest chyba tajemnica sukcesu osób, które chcą rozpoznawać śmierć mózgu. Bo podawane leki powinny być w minimalnych dawkach. Minimalnych, a nie maksymalnych. Ja mam kserokopię dokumentów podawanych leków, gdzie stosuje się dawki, czas we wlewie ciągłym, jednocześnie kilka leków. Po co daje się kilka leków? Po to, żeby łatwo było udowodnić rodzinie, że ten człowiek nie reaguje. Kolejna sprawa, o której do tej pory nie mówiliśmy, to rozpoznawanie śmierci mózgu na podstawie komunikatów, obwieszczeń. Podają, że chory musi być w piątce, ma nie oddychać, nie ma odruchów pniowych,
nie reaguje na ból. Okazuje się, przez kilkadziesiąt lat ja opracowałem strategię stymulacji neuroprotekcyjnych, które przywracają własny oddech, przywracają funkcjonowanie mózgu. A więc dlaczego nie ma wśród lekarzy poczucia, że nie zrobiło się wszystkiego? Bo jeżeli się blokuje totalnie mózg, a nie stosuje się stymulacji, to do czego to prowadzi? Jeżeli są proste metody, nawet nie, bez leków, stymulacje punktów spustowych powodują przywracanie własnego oddechu i przywracanie sprawności oddechowej. Profesorze, panie profesorze, ja próbuję to teraz zrozumieć. Czyli nie można wprowadzić tej pana metody, która ma zadziwiającą skuteczność, z tego powodu, że pacjent jest w tej głębokiej analgosedacji, pana zdaniem przesadnej. Prawidłowo zrozumiałam, że, tak, że tej metody wtedy nie można zastosować, bo ta metoda czyni szkody. Można, tylko wyniki są gorsze. Tak. Czy wtedy, kiedy chory jest w analgosedacji, to rodzina może go odwiedzać? Powinno tak być, że rodzina powinna być cały czas, czy jak to jest? Dla mnie rodzina powinna być cały czas. I tak robiłem w klinice rehabilitacji w Bydgoszczy i tak robiłem w Gołębim Dworze, gdzie warunkiem podstawowym to jest obecność członka rodziny, którego uczę, jak ma stymulować, co ma robić, jak ma się zachowywać. Dlaczego ja miałem efekty? Dlatego, że wykorzystałem między innymi rodzinę do tego, żeby odzyskiwać sprawność chorych. Dlaczego się u nas nie robi? Nie mam odpowiedzi. No ale wtedy też mielibyśmy jakiś nadzór nad tym, co się dzieje, bo gdyby to chodziło o mojego chorego, to ja bym chciała rozumieć, co się z nim robi. Patrycze, czy takiemu choremu, znaczy jego rodzinie, czy udziela się na każdym etapie jakiejś instrukcji i czy on rozumie, co się dzieje z jego bliskim? No bo w tych innych krajach podejrzewam, że rodzina ma większy dostęp do pacjenta niż w Polsce. Tak, w innych krajach ma dużo większy dostęp do pacjenta. W Afryce jest to po prostu kulturowo oczywiste, że nikt członka rodziny nie zostawi w rękach wyłącznie lekarzy, ponieważ wiedzą, że to jest psychologicznie ważne dla pacjenta. Natomiast w Polsce jest dramatyczny, bo ja mam oczywiście doświadczenia europejskie, ale mówiąc o Polsce, bo tu jesteśmy i pan profesor właśnie z takimi pacjentami, takich pacjentów ratuje, jest tragedia, jest uzurpacja nie do pojęcia ordynatorów, dyrektorów, którzy uważają, że na oddział nie wolno wchodzić w dłuższym czasie niż przez nich ustalony, dlatego że to naraża na jakieś czynniki infekcyjne. Nie ma gorszych infekcji jak infekcje wewnątrzszpitalne, więc wszystko, co można przynieść z zewnątrz, jest i tak mniej istotne i mniej zjadliwe niż to, co się w szpitalu znajduje. Natomiast obecność przy pacjencie, właśnie neurostymulacja, ta autorska metoda pana profesora, to jest woda życia dla tego pacjenta i dla rodziny. No ale też nieobecność to są otwarte drzwi do ewentualnych nadużyć, jeśli ktoś chciałby być nieuczciwy, prawda? Niestety tak, dużo się rzeczy może wydarzyć. Ja widziałam bardzo dużo rzeczy. To się uważa za błędy w sztuce, ale te błędy czasem mogą być, tak jak słusznie przypuszczasz, prowokowane. Tutaj, bo ja tutaj sama są widziałam. Opisane powietrze, sytuacje. Powietrze w strzykawce ze środkiem znieczulającym idącym prosto do żyły szyjnej wewnętrznej. Co to powoduje? To powoduje zator powietrzny i śmierć człowieka w drgawkach. Przerażające rzeczy się mogą zdarzyć, można to tłumaczyć błędem technicznym, błędem ludzkim i tak dalej, ale po drugiej stronie jest żyć albo nie żyć drugiego człowieka. W związku z tym obecność rodziny mającej otwarte oczy, a jeszcze najlepiej świadomej, jest
warunkiem bezpieczeństwa dla pacjenta. Jacku, ojciec mi tłumaczył, że jeśli się tych środków do sedacji poda za dużo danemu pacjentowi, to się upośledza te naczynia, które właśnie otaczają mózg, które powodują, że ich upośledzenie, no pokaże ten fałszywy obraz. Czyli gdyby się chciało takiego pacjenta właśnie od razu przeznaczyć na, jakby to powiedzieć, do tej grupy, których się nie będzie ratować, no to ta droga wydaje się świetna, prawda? I takiej drogi naucza się studentów. Tak, tak, tak się naucza, że to jest metoda słuszna, jedynie słuszna i dobra. Podczas gdy prawdziwe prace naukowe, już od dawna publikowane, mówię o tym, że ciągle brakuje ostrych kryteriów, które by tutaj regulowały użycie właśnie tych leków, aby wyeliminować ich wpływ na mózg pacjenta, wpływ, który może być tak duży, że będzie symulował objawy, właśnie te objawy, które zdefiniowano jako kryteria śmierci pnia mózgu. I to jest znany fakt. W Polsce w wykluczeniach się mówi o tym, że człowiek, który jest poddany takiemu leczeniu, nie może być badany pod kątem stwierdzenia śmierci pnia mózgu, trzeba odczekać jakiś czas, ale nie jest powiedziane, jak długo, jakie mają być poziomy tych leków. Nie ma właśnie ostrych kryteriów, o czym już pani Beatrycze mówiła, i tutaj jest pole niestety też i do nadużyć, prawda? Bo to można, jeżeli wszystko robi na oko, no to powiemy, no dobrze, już czekaliśmy dosyć długo, chory nie reaguje, nie ma żadnych odruchów, widzimy, że nie reaguje wcale, zbadamy jeszcze, czy ma bezdech, czy nie ma, wyłączamy respirator, a w Polsce w załączniku jest napisane, że jak chory na przykład oddycha, ale oddycha płytko, to znaczy, że nie oddycha. To jest wprost napisane o instrukcji do badania bezdechu. Więc jeżeli ta sama instrukcja jest jeszcze taka, że chory ma nieszczęście oddychać zbyt płytko i już się określa, że nie oddychał wcale, a oprócz tego jeszcze jest on poddany działaniu tych środków znieczulających, sedacyjnych, które być może nie były wypłukane do końca, to ten chory ma mizerne szanse, żeby się prześliznął w ogóle z życiem przy takich badaniach, przy takich procedurach. A powiedzmy, a potem może jeszcze, o tej jeżeli próbie nawet bezdechu. Mu wróci oddech, jeżeli nawet mu wróci oddech, jeżeli nadal jest faszerowany tymi lekami, to mimo wszystko ten mózg jest toksycznie uszkodzony, bo sam mózg jest uszkodzony tymi lekami i te ośrodki mózgowe nie mogą wrócić do normalnych funkcji. No właśnie, ale ja chciałabym, żebyśmy przypomnieli kilka słów, Beatrycze, do ciebie pytanie o tej próbie bezdechu, bo to drakońska metoda. To istotne, dlatego że tą próbę bezdechu to się tak robi, że najpierw się pacjenta preoksygenuje, czyli nasyca tlenem stuprocentowym, a później się wyłącza respirator i podaje się przez cewnik tlen do drzewa skrzelowego, obserwując pacjenta, czy on zacznie oddychać. Natomiast sama próba bezdechu tak zrobiona zawiera pewne błędy, dlatego że stymulacją dla zaciągnięcia oddechu jest przede wszystkim podwyższający się poziom dwutlenku węgla. Przy preoksygenacji stuprocentowym tlenem ten poziom dwutlenku węgla spada i przy insuflacji 6 litrów tlenu przez cewnik do drzewa odstrzelowego, to też wypłukuje się dwutlenek węgla. On jest czynnikiem, który pobudza ośrodek oddechowy w mózgu. W związku z tym nie ma dość tego dwutlenku węgla. On powinien być około 60-65, wtedy odpowiedziałyby chemoreceptory z zatoki szyjnej i być może taki pacjent złapałby taki oddech. Natomiast w tych rozporządzeniach, w tych instrukcjach jest napisane, ponieważ gazometrię się robi, więc bada się ten poziom dwutlenku węgla, jest napisane, że gdy pacjent osiągnie poziom 60 dwutlenku węgla, czyli nie nawet te 65, które mogłoby go podstymulować do oddychania, to się próbę bezdechu przerywa. Więc on jest tak, nie oddycha przez dłuższy czas,
nie ma tej stymulacji dwutlenkiem węgla i ponieważ nie oddycha, to nawet te 6 litrów wpompowane w niego, 6 litrów na minutę, nie załatwia sprawy. On dochodzi do pogłębienia niedotlenienia, no i technicznie ze względu, każdy fizjolog by to powiedział, że nie daje się szansy zwiększonego poziomu dwutlenku węgla na tyle przy tej dużej insuflacji, ponieważ gdyby ona była nie 6 litrów na minutę, tylko 1 litr na minutę, 2 litry na minutę, byłoby dużo bardziej fizjologicznie. A ile trwa natomiast ta próba? Ile trwa to? No, najczęściej trwa 5-10 minut. W Polsce 10 minut to jest, jesteśmy krajem, gdzie wyjątkowo długo trwa, w Niemczech na przykład 5 minut. Bo to jest oczywiście dodatkowe uszkodzenie mózgu przy okazji tej próby. Tak, przez niedotlenienie. Tak, i to jest. I przez. Właśnie, i to jest robione wobec pacjenta, który jeszcze jest pacjentem, a nie zwłokami z bijącym sercem, który ma prawo do leczenia. Więc pytano często, różni lekarze pytali, dlaczego w ogóle stosujemy takie badanie, które żadnego pożytku choremu nie może przynieść, a stanowi dla niego zagrożenie, bo z reguły dochodzi do załamania krążenia mózgowego i pogorszenia stanu pacjenta po tym badaniu. I odpowiedział kiedyś profesor Ziesfein, zwolennik transplantacji wielki w Stanach Zjednoczonych, raz szczerze powiedział, o co chodzi. Bo gdyby ten chory zaczął oddychać podczas pobierania narządów na sali operacyjnej, to wtedy byłaby katastrofa. To znaczy, że mamy wtedy kłopot, bo jeżeli chory zaczął samodzielnie oddychać, no to w takim razie, a my już popieramy narządy, już ma jamę brzuszną otwartą, czy klatkę piersiową otwartą, to w takim razie on już nie spełnia kryteriów śmierci pnia mózgu, no bo przecież samodzielnie oddycha. A do tych kryteriów... Jacku, to czy ja dobrze rozumiem, że ta próba ma właściwie pomóc w tym, żeby te kryteria były jak najbardziej dojrzałe i wypełnione? No tak. Krótko mówiąc, jak ma niedostatecznie uszkodzony mózg i grozi to lekarzom, że w czasie pobierania narządów ten oddech powróci, co się zdarzało, jest opisane przez panią Van Norman, ja to cytuję w mojej książce, że usunęli już wątrobę, anestezjolog krzyczy, że przecież on zaczyna oddychać, a oni mówią, ale on już nie żyje, bo stwierdziliśmy śmierć pnia mózgu i tak dalej. Żeby uniknąć tych sytuacji, to należy ten mózg tak uszkodzić badaniem bezdechu, żeby po prostu już ten oddech nie wrócił w czasie tego zabiegu. Tak, myśmy pokazywali w poprzednich audycjach, jak wygląda ta cała procedura stwierdzania śmierci pnia mózgu. Zobaczcie sobie, bo jak dla mnie, gdybym miała powiedzieć, czy ja chcę być tak badana, żeby ktoś podjął decyzję, czy ja będę żyła dalej, czy nie, bo do tego prowadzi to badanie, to bym uciekła w ogóle na samo pytanie. Okay, we're going to do a clinical brain death evaluation. With the exception of the apnea test, we know that the patient doesn't have any questions about a C-spine integrity. So the first thing we do is establish that the patient is comatose and unresponsive with loud auditory and then tactile stimulation. Mr. Jones, open your eyes! Mr. Jones, open your eyes! I'd like to give a vigorous shake side to side to see if we can awaken him. I'll do a sternal rub. And then apply pressure on the cranium, usually at the supraorbital notch on both sides. And then at the temporomandibular joint on both sides. Those are painful areas for stimulation and should awaken a patient who's not in coma. So then we will open his eyes and see what they are doing at baseline. So his eyes are midline and conjugate. The pupils are mid-position and appear fixed. I'll test a blink to visual threat. And there is no responsiveness. And we'll check his pupillary light reflex, shining a bright light in each eye separately, and you can swing back and forth as well. If there's any question regarding pupillary reactivity, I like to use a magnifying glass, which I always use in patients who are brain dead, to see if there's any even small pupillary reaction which would rule them out for brainstem areflexia and brain death. And there's no responsiveness with either of those. Next, I'll check a corneal reflex. I press on the
cornea adjacent to the iris with some pressure, and there is no responsiveness to that. I'll check an oculocephalic reflex. Hold the eyes open, move the head quickly from side to side. There should be no movement of the eyes if the patient is brain dead. Should also be tested vertically, taking care not to extubate the patient with this maneuver. And there's no responsiveness to that either. Next, we'll check the cholecalcifer or the oculovestibular reflex. We put the head of the bed up to 30 degrees, which he's at approximately right now, to get the proper orientation of the semicircular canals. You look in the ear to make sure that the external auditory canal is free of blood or cerumen or anything else that might be blocking it, and make sure that the tympanic membrane is intact, which it is. Obviously, you check both ears, which I won't do. You put a chucks or some kind of absorbent material next to the patient's head, and you have someone help to hold open the eyes. And we hold the eyes open, and we're looking for movement for at least 60 seconds. There should be no movement with instillation of the ice water. Okay, assume that 60 seconds have gone by and there has been no movement. Thank you. You wait 5 minutes before testing the other ear. I won't show you that at this time. Next, you want to test to see if the patient has a gag or a cough. So testing a gag, I'll do some tugging on the ET tube to see if there's any response to that, and I will poke in the posterior pharynx with a tongue blade to see if there's any response to that, and there is none. I'll test him for a cough to deep bronchial suctioning. And there is no cough. I'll test for a jaw jerk reflex, which should not be present and is not. His extremities have been exposed the entire time to see if there's any movement to the noxious stimulation or anything that we've been doing. It's important that the patient's extremities be exposed. I'll give deep nail bed pressure. There should be no movement other than spinally mediated reflexes, such as deep tendon reflexes. Give noxious stimulation at multiple spots on each limb. And with the legs as well, noxious stimulation typically at the great toe, at the nail bed, and medially on the leg as well. You can see a Babinski response, Babinski sign. You can see an undulating toe. You can see triple flexion. Those are all acceptable in brain death. Okay, so there's no movement in any extremity to noxious stimulation. That concludes this portion of the brain death evaluation prior to doing apnea testing. Ale nikt nas nie pyta o zdanie, mamy zasadę zgody domniemanej. Wszyscy dorośli pacjenci w Polsce są dawcami, jeśli się nie zgłosili do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, ale nawet jeżeli się zgłosili, to i tak można wyłączyć respirator i stwierdzić, że nie podjął ktoś oddechu. W takim razie na podstawie tych samych kryteriów możemy orzec, że on nie żyje. Także nawet ten sprzeciw nas w pełni nie chroni, chociaż częściowo chroni. Nie, trzeba go złożyć, moi kochani. Ten sprzeciw na pewno trzeba. Tak, tak. I tutaj nie dajcie się zwieść. To nie jest tak, że jak nie złożycie tego sprzeciwu, to wasza sytuacja będzie taka sama, jak... No nie będzie. Właśnie, jak gdybyście go byli złożyli. Więc składajcie te sprzeciwy, bo to też nie jest tak, że transplantacje dotyczą tylko młodych ludzi, co też tłumaczyliśmy. No wielka wartość jest. Czarnorynkowa wartość ciała ludzkiego średnio, ojcze Jacku, proszę to powiedzieć. Nie, nawet białorynkowa jest 2 miliony dolarów. To znaczy w Stanach Zjednoczonych pan Barber, Norm Barber, który to badał na podstawie dokumentacji, stwierdził, że no, wartość wszystkich operacji, które, bo chodzi też o ceny operacji samych, nie tylko samych narządów, jest tak wielka, że
po pobraniu narządów z jednego pacjenta można mieć zysk do 2 milionów dolarów. No to jest ogromny, no ogromne to są pieniądze i pod tym kątem wiele rzeczy się tam ustawia, a dodajmy, w Polsce mamy zawsze wszystko gorzej. To znaczy i kryteria są takie, że mamy większe pole do nadużyć różnych, prawda? Nie mamy dobrego leczenia chorego z urazem mózgu, jak już wspomnieliśmy, jest brak nawet czujnika ciśnienia śródczaszkowego się nie wszczepia ogromnej większości chorych, nie stosuje się tego agresywnego leczenia, a potem jeszcze dochodzi ta 10-minutowa próba badania bezdechu, no to ten chory naprawdę no ma małe szanse, a i tak niektórzy chorzy to przeżyli, trafili do profesora Talara, bo im oddech wrócił i potem byli rehabilitowani, ale jak profesor podkreśla, w ostatnich czasach, ponieważ tych leków się coraz więcej stosuje, coraz trudniej tych chorych rehabilitować. Tutaj bym chciał oddać może głos panu profesorowi. Tak, uważam, że pan profesor, bo ja widziałam te dokumentacje, tak? I w tych dokumentacjach, bo pan profesor precyzyjnie zapisuje te swoje przypadki, ja wiem o tym, że pamięta każdego swojego uratowanego pacjenta, co mi się w ogóle wydaje niezwykłe. To tylko dowód na empatię tego człowieka. I chciałabym powiedzieć o tym, że w tych najtrudniejszych momentach, kiedy to pacjenci, nie pacjenci, ich rodziny chcą pacjentów wyrwać, żeby ich zawieźć do profesora Talara, to mają informacje na temat zgody domniemanej, to jest jedna informacja, oraz szantaż emocjonalny w postaci przekonywania ich, że i tak nic z tego nie będzie. Tak to jest, panie profesorze? Niestety pacjent trafiający do szpitala od razu jest sprawdzany, czy jest w Krajowym Rejestrze Sprzeciwów. Jeżeli nie, to wykonane badanie, które potwierdzi uszkodzenie mózgu czy pnia mózgu, już jest podstawą do twierdzenia, że ten chory nie ma szansy życia. Wtedy się go nie wypuszcza do pana, tak? I no absolutnie nie. Po prostu nakłania się rodziny, aby dały zgodę na pobranie narządów. Ale czy zgoda rodziny ma w tym stanie prawnym w ogóle jakieś znaczenie? Ojcze Jacku, ojcze, co no, ja towarzyszyłem wielu sytuacjom, że nawet w obecności adwokata lekarze powiedzieli, że żadna zgoda, żadne protesty rodziny nie mają znaczenia dla nich i pobranie narządów się odbędzie. Taka jest w Polsce praktyka i to jest chyba praktyka przeważająca. Może powiem tak. Na 100 pacjentów w stanie ciężkim, jeżeli się uda rodzinie, jednej rodzinie wyciągnąć ze szpitala pacjenta, oczywiście na respiratorze domowym, to jest wielki sukces, bo generalnie tak się ustawi rodzinę, że on tym bardziej nie przeżyje, więc jest już traktowanie negatywne od momentu wejścia do szpitala i cokolwiek byśmy nie robili. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, 20-30 lat temu mówiło się o szoku mózgu. Mówiło się dużo na temat szoku rdzeniowego. W tej chwili już się nie mówi o szoku rdzeniowym, a tym bardziej o szoku mózgu. Jeżeli szok rdzeniowy trwa kilka dni i potem wracają nawet wygórowane odruchy, tak samo się dzieje z reakcjami na uszkodzony mózg. Mózg jest w szoku mózgu i dlatego można według kryteriów rozpoznawania śmierci mózgu uznać, że ten człowiek nie żyje. Trzeba dać szansę, trzeba stymulować, trzeba rehabilitować. Musi być rodzina, żeby otoczyła opieką. I wtedy proszę wierzyć, jest niezwykła szansa uratowania, powiedziałbym, ponad 90% chorych. Czyli panie profesorze, przepraszam, że się wetnę, ale ja chcę to zrozumieć. Czy to jest tak, że jeżeli pacjent już doświadczy, już ma wpisaną tą diagnozę śmierci pnia mózgu, to jego już nie można do pana wypuścić? To już się go w ogóle nie wypuszcza? Powiadam. Jeden przypadek na 100, że rodzina na siłę zabierze takiego chorego.
Ale to raczej przed tym orzeczeniem śmierci pnia mózgu. Nie, nie, to po prostu mówią, że nie żyje, a rodzina mówi, ja zabieram córkę i koniec. Bo po orzeczeniu śmierci mózgu to już jest pacjent nie rodziny, tylko pacjent państwowy. Więc dopóki nie ma orzeczenia śmierci mózgu, to można walczyć o życie takiego chorego. Taka jest prawda. Czyli chodzi o to, żeby tak naprawdę do tej diagnozy nie dopuścić, natomiast system robi wszystko, żeby ta diagnoza zapadła jak najszybciej. Dokładnie. Nie powinna zajść, nie powinna zajść. No właśnie, czyli jesteśmy tutaj w takim punkcie, w którym mam nadzieję, że każdy słuchacz rozumie, gdzie system wchodzi w sam środek, dlatego że w tym momencie właśnie powiemy o tej domyślnej zgodzie, czyli w momencie, w którym syn kogokolwiek pełnoletni ma wypadek na motorze i ciężki uraz mózgu, rodzice mogą mieć wielkie trudności, żeby go do profesora Talara przywieźć, dlatego że na przykład wykazano, że jest jakaś zgodność antygenowa z pacjentem potrzebującym narządów tego motocyklisty. Patrycze, tak to jest? No tak, niestety jest duże prawdopodobieństwo, że lekarze teraz myślą inaczej. Ja nie wiem, co się stało. Jakieś okrucieństwo zapanowało, że człowiek nie ma empatii, że trzeba ratować człowieka w potrzebie, a myśli się, oczywiście tutaj jest czynnik finansowy, który jest nie do pominięcia, ponieważ przeszczepy, cała ta technologia transplantologiczna niesie za sobą potężne pieniądze. Pieniądze z Ministerstwa Zdrowia i z NFZ-u. Zatwierdzone priorytetowo i w pierwszej kolejności. Natomiast nie ma pieniędzy na ratowanie życia tak zwanych dawców, czyli ludzi zwyczajnie poszkodowanych, wymagających uczciwego leczenia i skutecznego leczenia. Na to nie ma pieniędzy. Moi kochani. Ja może coś przeczytam, jeśli pozwolisz, tak. Wiesz, bo to jest bardzo ważne. Z tej książki Śmierć dla celów transplantacji. Podaj nazwisko autora, bardzo proszę. To jest, słuchajcie, broszurka. Broszurka, którą ja kupiłam w 2018 roku. Autorką jest Izabela Monika Stępkowska. Myślę, że zna pana profesora, ponieważ tak sądzę. Ale tak. Więc tu jest napisane, słuchajcie, tak, ja też. Tak. Już tu jest coś napisane, coś bardzo ważnego, co musi tutaj wybrzmieć. Więc w trakcie około dwugodzinnej akcji preparowania narządów w żywym ciele dawcy, aby zapobiec negatywnym skutkom utraty krwi, oczywiście się przetacza krew, produkty krwiopochodne, płyny i tak dalej. W toku pobierania narządów od dawców pracują jednocześnie anestezjolog, kilka ekip chirurgów, transplantologów i pielęgniarki, tak aby zarówno narządy jamy tkanki piersiowej, jak i jamy brzusznej, tudzież twarz, kończyny, rogówki mogły zostać pobrane jednocześnie z żywego ciała. No co, poczekaj, Beatrycze. Można coś pobrać z żywego ciała? No posłuchaj, ale posłuchaj do końca, pozwól, bo to musi, zaraz będziemy to wszystko komentować. W tym miejscu nasuwa się istotne pytanie, czy osoba poszkodowana w okresie przed przystąpieniem do orzeczenia u niej tak zwanej śmierci mózgu, zawsze w cudzysłowie, w pierwszych godzinach po przyjęciu do szpitala była otoczona podobnie gorliwą, kilkunastoosobową opieką lekarską dla ocalenia jej życia i zdrowia, czy w przeważającej mierze tę opiekę zastąpiła śpiączka farmakologiczna? Ja myślę, że tutaj jest wszystko zawarte. Krótko, esencjonalnie i prawdziwie i dobitnie. Więc taki jest priorytet. Ratowanie, tak jak mówił pan profesor, ta cała śpiączka, to co mówił oczywiście Jacek, niemonitorowana, czy jest już po śpiączce, czy pacjent cały czas jest w śpiączce, kiedy się robi te próby. To jest bardzo istotny problem. Tu jest bardzo dużo luk.
daje się zielone światło czemuś, co ma w sposób okrutny skracać życie młodym ludziom, dlatego że na przykład preferencją dla przeszczepów serca są ludzie poniżej 35 roku życia. W związku z tym, żeby wyrwać serce, to kto będzie leczył takiego młodego człowieka, który ma potencjał życia, potencjał energetyczny i każdy inny olbrzymi na to, żeby wyjść z tego ciężkiego stanu przy pomocy pana profesora pomocy i całej tej neurostymulacji, która naprawdę bardzo skraca czas rehabilitacji takich pacjentów. Kochani, tymczasem nie. Kochani, powiedzmy teraz, no, trzech wspaniałych lekarzy mamy, to ja chcę postawić takie pytanie i bardzo proszę, żebyście się Państwo wypowiedzieli autorytarnie. Czy można pobrać narządy z martwego ciała? No way. Pobrać można, ale przeszczepić nie można. Pobrać za wszystko no tak, można. Tak. Tylko nie można ukrwionych narządów, takich jak serce, wątroba, nerki, płuca, trzustka, pobrać z ciała martwego, nawet z ciała, znaczy świeżo martwego, to znaczy po 4 minuty po uzyskaniu, zatrzymaniu się krążenia dochodzi do uszkodzenia tych narządów i nie można już ich pobierać. Czyli to, co napisano w tej książce, że pobiera się te narządy z żyjącego ciała, to tak. Jest prawda, tak? Tak, oczywiście. Mówiliśmy to już w poprzednich audycjach. Jedyny warunek, żeby te narządy były na tyle sprawne i wydolne, żeby je później można było bezpiecznie przeszczepić. Jeżeli narządy są pobrane za późno, choćby je przeszczepił, to się nie przyjmą, zgniją w człowieku jako martwe. Nie ma takiej szansy, żeby tak ad hoc przywieźć, znaczy na miejscu wypadku orzec, że ten człowiek na pewno nie przeżyje, że jest za bardzo uszkodzony i w związku z tym z czystym sumieniem użyć jego narządów przez te 4 minuty dla kogoś, kto na nie czeka. Nie ma takiej możliwości, prawda? Technicznie no jak ktoś nie ma, umrze w sensie takim, że mu zatrzyma się krążenie, a nie ma żadnej ekipy na miejscu, to jak ta ekipa ma to zrobić w ciągu 4 minut, prawda? Nie, to jest, poza tym no, to niemożliwe. Jest cała ekipa. I dlatego właśnie no, trzeba sobie jasno powiedzieć, to musi być żywe ciało i stąd wymyślano całe teorie wielkie, jak to wytłumaczyć, że ciało jest żywe, a pacjent zmarł, prawda? Bo doszło do rozdzielenia pojęcia śmierci. To jest taki paradoks, że to po prostu aż uszy bolą słuchać, prawda? Ciało jest żywe, a pacjent zmarł. Żyjące zwłoki. Ojciec użył takiego sformułowania. No tak, tak. Bo się mówi też o zwłokach z bijącym sercem, ale to wszystko razem to są takie stwierdzenia, które usiłują ukryć prawdę, że te zwłoki są żywym, zintegrowanym organizmem. I to na ten temat była walka w Stanach Zjednoczonych bardzo długa i tutaj Alan Schumann bardzo dużo napisał prac i wielu innych, pokazując, że cała ta koncepcja, która mówiła, że dawcy są biologicznie martwi, a jest to tylko maskowane przez aparaturę, że to jest nieprawda, że to są rzeczywiście żywe organizmy. I tylko problem był na tym, jak w takim razie wytłumaczyć, że, no, że to może w ogóle możemy mówić o śmierci. I większość lekarzy po prostu przyjmuje takie coś, że to są ciało jest żywe, ale nie ma już świadomości, więc możemy orzec, że tutaj tego pacjenta już właściwie nie ma. A profesor udowadnia, że można tą świadomość temu ciału, znaczy kontakt z tą świadomością temu ciału przywrócić. Profesor to udowadnia. Tak, bo jak się zbada tych pacjentów naprawdę, bo to są orzeczenia na zasadzie przypuszczeń. Nie robi się tam badania EEG. W Polsce nie jest wymagane, nie robi się badania potencjałów wywołanych, nie robi się czynnościowego rezonansu magnetycznego, które by mogłyby stwierdzić, jak tak naprawdę działa ten mózg u chorego. Nie bada się nawet poziomu hormonów, które są regulowane przez działanie przysadki, która jeśli jest czynna, świadczy o tym, że chory ma żywy układ nerwowy. Nie bierze się pod uwagę w ogóle faktu, że ośrodek naczynioruchowy temperaturowy u tych chorych działa. Więc tak naprawdę
mówi się o śmierci pnia mózgu, ignorując no, wszystkie możliwe fakty, które mówią o tym, że jest całkiem przeciwnie, że ten mózg żyje i organizm żyje, jest w dodatku zintegrowanym organizmem człowieka. I potem, jak ten chory się wybudzi, w rzadkich wypadkach się uda go uratować, tak było w przypadku Zakadanlopa, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to mówi się, że nastąpił cud, bo przecież stwierdzono śmierć tego pacjenta zgodnie z procedurami, w takim razie musiał nastąpić cud. No ale lekarze, którzy naprawdę bronią życia w tym kraju, mówili, tak jak Dbyr na przykład, czy Szumen, no że ten chory po prostu nigdy nie umarł, on po prostu cały czas żył, a kryteria są niewłaściwe. Te kryteria orzekania śmierci mózgu czy śmierci pnia mózgu. Te kryteria to wymyślono pewnie po to, żeby skończyć z tymi dylematami. Co to zrobić, tak? Co to zrobić, żeby można było pójść dalej w tą stronę bardziej korzystną, tak? Mówimy o takim myśleniu, że jeśli postawi się biorcę w sytuacji dostąpienia możliwości przeszczepu, no to co? To jemu trzeba wygasić układ immunologiczny, tak? Proszę bardzo, opowiedzmy teraz o tej sytuacji z perspektywy biorcy, bo żebyśmy nie byli posądzeni o to, że stawiamy się tutaj wyłącznie w pozycji adwokatów, tych, którzy mogliby być dawcami, gdyby słuchali systemu. Bardzo proszę, postawmy się teraz w pozycji biorcy i powiedzmy, czy to przypadkiem nie jest tak, że taki biorca wchodzi w sytuację bycia wiecznym, dożywotnim klientem systemu Big Farm. Tak, oczywiście, jeśli można. Bardzo proszę. Odpowiem na to twoje pytanie. Ponieważ pacjent po przeszczepieniu narządu jest faktycznie osobą przewlekle chorą. I na stałe musi przyjmować leki immunosupresyjne. Te leki mają swoje działania niepożądane i bardzo takie złożone systemowo, ponieważ mogą doprowadzić do niewydolności nerek, do neurotoksyczności z ataksjami, z zaburzeniami czucia, z drgawkami, z ogniskowymi ubytkami w ośrodkowym układzie nerwowym zwanymi leukoencefalopatią. Poza tym, poza immunosupresją taką typową, jeszcze człowiek otrzymuje globuliny antylimfocytarne i przeciwciała monoklonalne, które również mają swoje działania potężne, zaburzające system odporności. W związku z tym tacy pacjenci są osobami bardzo podatnymi na wszystkie infekcje oporne, oportunistyczne. I tutaj należy wymienić grzyby, grzybice, aspergillus, kryptokokus, oczywiście candida. Często uaktywnia się mykoplazma tuberculosis, która de facto nie jest niczym szczególnym, dlatego że to jest bakteria, którą my mamy w sobie często. I ona sprząta ogniska martwicze. W związku z tym może się w organizmie z immunosupresją uodpornić i nawet doprowadzić do gruźlicy. Poza tym wiele wirusów, bardzo wiele wirusów, które oczywiście w ciele z immunosupresją mogą powodować zapalenia wątroby, ospę wietrzną, półpasiec, HIV. I wirus Epsteina-Barra jest bardzo skomplikowany, też doprowadza do dysfunkcji wielu narządów w sposób taki pośredni, po cichu. Natomiast jest jeszcze wirus, o którym mało kto wie, to są wirusy polioma, BK i JC i wirusy SV40. To jest wirus małpi. W wielu iniekcjach podawanych dzieciom się znajduje i on jest wirusem absolutnie stwierdzonym, że jest wirusem onkogenetycznym, w związku z tym powoduje powstawanie nowotworów. Natomiast te wcześniejsze wirusy... Nie tylko w dziecięcych, Beatrycze, nie tylko w dziecięcych torpedach jest, wiecie w jakich? No we wszystkich. Tak, nawet sam producent ogłosił.
Natomiast te wirusy, o których się mało mówi, te poliomawirusy, BK powoduje śródmiąższowe zapalenie nerek przeszczepionych i nefropatię. Natomiast wirus, ten poliomioma JC, jest najczęściej przyczyną degeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Powstają liczne wieloogniskowe miejsca leukoencefalopatii. Jeszcze trzeba wspomnieć o czymś bardzo ciekawym. Te choroby prionowe, które również mogą się uaktywnić u osób z przeszczepami. Do przeszczepów również zaliczamy opony twarde. Niektórzy ludzie mają taką konieczność, dostają przeszczep opony twardej i nie są informowani najczęściej, że mogą się liczyć z iatrogenną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, czyli tego gąbczastego rozmiękania mózgu, tak jak u tych szalonych krów. To jest jedno ze stwierdzonych powikłań u osób po przeszczepach opon twardych. No i oczywiście trzeba by w tym kontekście użyć trochę statystyki, ze względu na to, że mamy takie źródła, to ja może tutaj zacytuję, że są dane, że z Międzynarodowego Rejestru Przeszczepów Serca, że u zmarłych w latach 1992-2006 u osób było osób 15881 przeszczepionych z przeszczepionym sercem w tych latach, z których to zmarło na choroby nowotworowe 2262. A na wielu rozwinęły się choroby typu chłoniaki i oczywiście niewydolności narządów przeszczepianych. Natomiast do najczęściej występujących chorób nowotworowych po przeszczepach należą chłoniaki. One najchętniej się rozwijają na immunosupresję. No, czyli mamy stałego klienta Big Pharmy w postaci takiego człowieka, który otrzymał przeszczep, tak? Ze względu na te infekcje oportunistyczne i ze względu na właśnie wielu... No, że same przeciwciała monoklonalne. No nie możesz z tego zejść, prawda? To jest... Nie, z niczego nie można zrezygnować. Żadnej z części tej immunosupresji, ze względu na to, że człowiek nie ma prawa się bronić, bo trzeba ochronić narząd, który został przeszczepiony. W przypadku nerek te nerki się pogarszają bardzo często, ponieważ dochodzi z czasem i to w krótkim czasie do ich dysfunkcji. Ludzie z przeszczepionymi nerkami o tym wiedzą, że jest to narząd, który się najkrócej w organizmie trzyma i najczęściej zostaje odrzucany i ulega degeneracji, dochodzi do białkomoczu, do niewydolności. Mam taki apel do biorcy. Być może to zabrzmi bardzo przestronnie i czasem gorzko, ale z prawdą trzeba się w życiu spotkać. W związku z tym wybiórcze patrzenie z pozycji ego jest charakterystyczne dla ludzi zorientowanych w sobie i człowiek w bólu czy w ciężkiej chorobie jest egoistą. Ale to jest jak odruch przetrwania. I my to rozumiemy. I my to szanujemy. Ja szanuję wasz ból, czuję go, rozumiem. Znam wasz strach i niepewność przed waszą przyszłością. Natomiast macie zawsze wolną wolę. Macie możliwość wybrać to, co uznacie za najlepsze dla was, ale musicie wziąć pod uwagę parę szczegółów. Narządy, na które czekacie, nie pochodzą od martwych. Nigdy nie pochodziły i pochodzić nie będą. Mogą być produkowane z drukarek 3D, można w sposób humanitarny uzyskać narządy od ludzi, którzy widząc potrzebę drugiego z daru serca narząd podwójny oddają. Można skorzystać z narządów
rodzinnych, z przeszczepów rodzinnych, z komórek macierzystych, co jest bardzo modne w tym czasie. Natomiast należy sobie zdać sprawę, że żaden narząd, który biorcy wy otrzymacie, z martwego człowieka nie pochodzi, tylko z żywego. W związku z tym, czy można poświęcać jednych dla drugich? Moim zdaniem nie można. Ale żeby móc sobie patrzeć w twarz, trzeba się z tą prawdą spotkać i podjąć męską decyzję na całe życie. Czy moje życie jest ważniejsze niż życie człowieka, który nie jest ratowany, dlatego że wszystkie środki finansowe przez ministerstwo zatwierdzane, przez NFZ są kierowane i kanalizowane dla biorców. Tutaj są potężne środki, olbrzymie środki dla ludzi i dla przeszczepów, które mogą się nie przyjąć. Natomiast dla tych ludzi w potrzebie, zwykłych, boskich istot, nie ma środków. Czy to jest uczciwe? Przekonanie, że wyższość ofiarowania swoich narządów jako dawcy i do czego się namawia w sposób manipulacyjny jest jakimś większym dobrem, jest naprawdę błędem w założeniu. Do tego namawiają kościoły, organizując różne pogadanki na temat takiej szczytnej funkcji zapisywania się na dawców. Nie jest się dawcą po śmierci. Ja chcę, żeby każdy to zrozumiał. A jeżeli ktoś z medyków czy studentów jeszcze tego nie rozumie, żeby to 10 tysięcy razy sobie przemyślał, bo to jest punkt zwrotny w jego życiu. Ludzie uwierzyli naukowcom, wygodniej im wierzyć w półprawdy, wierzą technokratom medycznym, że leki i tylko leki uratują ich życie. W przypadku transplantologii uwierzyli, że ratując jedno życie trzeba poświęcić drugie. To jest Babilon. To jest kłamstwo i fałsz. Jak można tak żyć? Jak można taką ciemnotę wciskać ludziom? Pora zacząć myśleć. Poza wszystkim to, co się dzieje w tym procederze, to jest napaść na życie. Kto ma prawo do tego? Kto ma prawo tylko dlatego, że więcej środków jest kanalizowanych w tym kierunku? To jest napaść na życie. Medycyna pokazuje tylko jedną stronę medalu. Mówi o tym, że człowiek zyskuje nowe życie po przeszczepie. To nie jest prawda. Człowiek nie zyskuje lepszego życia i nie zyskuje zdrowia. Jest nadal chronicznym pacjentem, od którego się ciągle będzie pobierać biopsje, robić próby, podpierać go w każdej najlżejszej i najcięższej infekcji, dlatego że jak mówiliśmy, immunosupresja otwiera drzwi do wszystkich infekcji i faworyzuje rozwój nowotworów. Trzeba to powiedzieć. W ten sposób apeluję do biorców, aby poznali całą prawdę i całą historię tego, że transplantologia nie jest medycyną, tylko jest technologią. Próby, jakie robi, chcąc wykonać, próby, jakie się robi, chcąc wykonać protokół orzeczenia śmierci, tak zwanej śmierci mózgowej, bo my w śmierć mózgową nie wierzymy, są szkodliwe dla mózgu. Głównie ta próba bezdechu. Dlaczego? Dlaczego zamiast ratować życie, lekarze znęcają się nad pacjentami? Znęcają się. Bo ludzie, którzy słyszą, jak się nie są martwi, słyszą, chociaż są w stanie braku świadomości, przy tym stanie, w którym są po ciężkim urazie, którzy słyszą, jak się koło nich mówi o tym, że już są tylko i wyłącznie ofiarą poświęconą dla biorców. Ci ludzie spotkali się twarzą w twarz z sytuacją, w której decydowano, że
są zmarli, kiedy żyli, słyszeli. I w tym ciężkim stanie uniemożliwiono im samoobronę i wypowiedzenie się we własnej sprawie. A ci ludzie, jeśli ocaleją, bo są tacy i jest dużo takich przypadków, nie mogą uwierzyć, że lekarze mogą tak traktować człowieka, który jest w stanie, który wymaga pomocy, a nie odbierania szansy na życie. No właśnie, ojcze Jacku, ja tutaj wywołuję do odpowiedzi. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są wnioski, bo ojciec ma wybitną orientację statystyczną. Jak to jest? Czy te przeszczepy rzeczywiście są bardzo korzystne? Czy wiadomo coś, jak to się ma, na przykład jeśli mówimy o przeszczepach nerek, najpopularniejszych, w stosunku do dializ? Jak to wygląda i czy w prawdziwy, potężny sposób zmienia się jakość życia tych, którzy otrzymali nerki z przeszczepu? Ja się tu w mojej książce opierałem na wnioskach Norma Barbera, który z kolei badał dokumentację lekarską szpitali w Australii, a potem też i w Stanach Zjednoczonych. I z tych badań, które zrobił i statystyk, do których dotarł, wynikało, że średnia życia pacjentów dializowanych była dłuższa niż pacjentów, którzy otrzymali nerki przeszczepione. Więc nie tylko, że nie chodziło tutaj o ratowanie życia, zawsze się mówi, że ratujemy życie dzięki przeszczepieniom. Tutaj nie tylko, że nie chodziło o ratowanie życia, bo można przecież tych chorych jednak dializować, ale nawet nie było mowy o przedłużeniu życia, tylko raczej o jego skróceniu. I jeśli chodzi o jakość tego życia po przeszczepieniu, no niektórzy twierdzą, że mimo wszystko lepiej im się żyło, mając tą nerkę przeszczepioną, niż bycie dializowanym. Dializowanie nie jest łatwe ani przyjemne, no bo prawda, to jest jakiś duży dyskomfort, że trzeba to robić. Niemniej jednak na pewno jest dyskusyjne, czy chory pod każdym względem zyskuje. Ja pamiętam przypadek przez Norma Barbera opisany, chorego, którym przeszczepiono rękę, to znaczy dłoń i nadgarstek, bo ręka to jest w sensie medycznym to jest to, bo przedtem był kaleką, bo stracił rękę w jakimś wypadku. Prawie że zmuszono go do tej operacji, ta ręka była dość dysfunkcyjna po przeszczepieniu, a oprócz tego cierpiał na objawy właśnie spowodowane immunosupresją i w sądzie wywalczył dla siebie prawo odszczepienia tej nerki i na nowo został zdrowym kaleką. Więc on wolał być zdrowym kaleką niż rzekomo kompletnym chorym, który się bardzo źle czuł po tym przeszczepieniu. Więc widzimy, że to tak to może wyglądać. Ale jeśli nawet abstrahujemy od sprawy jakości życia pacjentów po przeszczepieniu, to możemy powiedzieć jedną rzecz, że mamy tutaj mimo wszystko, częściowo może wykreowany, ale istniejący konflikt interesów między tymi, którzy mają uraz mózgu i stają się dawcami, a tymi, którzy czekają na narządy do przeszczepień. I jeśli byśmy mieli się kierować etyką personalistyczną, to każdy pacjent ma prawo do leczenia. Tak jak profesor Talar często podkreśla, każdego pacjenta również z ciężkim urazem mózgu, czasami dużymi anatomicznymi uszkodzeniami należy próbować leczyć, bo miał wspaniałe wyniki nawet w takich przypadkach. A tymczasem my tym chorym odbieramy szansę i działamy ewidentnie na rzecz drugiej grupy chorych, czyli tych, którzy oczekują na przeszczepienie narządów. Przy czym ogromna propaganda tutaj zagłusza ludziom możliwość dotarcia do prawdy, to znaczy do zrozumienia tego, że dawcy mają ogromny potencjał na wyzdrowienie i że to jest, patrząc ekonomicznie, nawet byłoby lepiej, gdyby mniejsze pieniądze zainwestowano w leczenie tych chorych, którzy mają uraz mózgu, niż to, że ładujemy gigantyczne pieniądze w te przeszczepienia, które dają korzyści, które można kwestionować. Ojcze Jacku, chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym takim istotnym konflikcie, który nam tu być może umknął, a być może pojawiłby się za chwilę, bo edukacja cała jest nastawiona na ten system wspierający transplantologię i nas wszystkich się zachęca do chętnego
oddawania organów, tych wszystkich oczekujących, przekonuje się, że to jest jedyna i najlepsza alternatywa i wielkie dobro. Medycyna nie rozwija się w kierunku, który mógłby się pożegnać z tą transplantologią, w której którykolwiek lekarz, czy jeden, czy dwóch, czy trzech naraz podejmuje decyzję, kto ma żyć, a kto ma poświęcić swoje życie dla innych. W tym wszystkim dobrze ma się tylko Big Pharma, bo ani pacjent, ani biorca, ani dawca, ani medycyna, ani lekarze na pewno dobrze się nie mają. No od strony etycznej na pewno ci lekarze, nawet którzy to robią i dobrze zarabiają, oni są jakoś tym obciążeni i też czasami się wypowiadają, że to ich wiele kosztuje jednak. Medytują nad tym czasami po nocach, czy ci dawcy naprawdę nie mieli szans i tak dalej. Niektórzy mają duże konflikty sumienia. Jeden z nich opowiadał mi kiedyś, że chciałby rzucić to wszystko, ale jednak się na to wtedy jeszcze nie zdobył, ponieważ już ledwo ciągnął. Znaczy sam nie mógł jak gdyby pogodzić się z tym, co robi. To pobieranie narządów było dla niego traumatycznym przeżyciem. No ale mimo wszystko Big Pharma tego chce, dobrze płaci i system jednak działa w ten sposób. Czy Jacku, jak myśmy rozmawiali wczoraj na ten temat, tak naprawdę wydaje się, jakby świat stanął w pozycji składania ofiar z ludzi, bo ten system do niczego nie dąży, tylko do ciemni. Powiedzieliśmy sobie intymnie na temat azteckich ofiar, które to się tak właściwie niczym nie różnią, bo i tam, i tu wycina się serce. No tak, właśnie pamiętam, jak jeden z lekarzy tak się wypowiedział, że gdy pierwszy raz przystępował do pobrania serca, to pomyślał sobie, to my to robimy to, co Aztekowie robili, kapłani azteccy. No na szczytach tych piramid, Majowie zresztą też to robili, ale Aztekowie na większą skalę. I no i wyrywamy bijące serce, prawda, z ciała ludzkiego. No, Aztekowie traktowali to jako ryt ofiarniczy, który miał uratować świat przed zniszczeniem, ale można jedno powiedzieć, ofiary z ludzi, jakoś ludzkość przezwyciężyła. To jako etap, który należy zakończyć, prawda? I większość cywilizacji odstąpiła od ofiar z ludzi, a teraz wygląda na to, jakbyśmy do tego wrócili w jakiejś formie, przy czym jest jakaś zgoda na to. Ja bym powiedział, że to, co mnie najbardziej męczy, jest to, że jest rodzaj zgody w społeczeństwie na tą dziwną, niejasną sytuację, kiedy życie jakiejś grupy chorych poświęca się na rzecz, ja uważam, rzekomego dobra innych chorych. Utylitaryzm, tak? Utylitaryzm mamy klasyczny, tylko trzeba by sobie powiedzieć, na jakich zasadach oparty. No, na tych zasadach, że no, skoro ogół jest zadowolony, że nawet jeżeli poszkodowana jest jakaś część, to jest ona mniejsza niż ta, która korzysta. Jeden dawca może ginie, ale 7 skorzysta pacjentów, a jeszcze inni skorzystają na tych powięziach i skórze i chrząstkach, które można jeszcze... I nielegalny rynek się zasila i no milionerzy tak. Na jachtach mają się dobrze i bezpiecznie ze szklaneczką trunku w dłoni, bo wiedzą, że w razie czego wątroba będzie na czas. Czyż to jest dobry kierunek? Czy to zmierza w dobrą stronę? Według mnie nie. Nie wolno według mnie poświęcać życia i dobra pacjenta jednego na rzecz drugiego i że ten rachunek utylitarny jest amoralny. Znaczy ja uważam, że to nie jest dobra etyka. Etyka utylitarystyczna, która poświęca dobro części ludzi na rzecz większej liczby ludzi. Ale niestety ta etyka no, wkroczyła do naszej cywilizacji i jest chyba milcząco przynajmniej akceptowana. No, rozstajemy się z personalizmem, znaczy, że tym, że każdy człowiek jest takim mikrokosmosem i każdy człowiek jest najważniejszy w pewnym sensie. I każdy człowiek, który przychodzi do lekarza, jest tym, któremu należy poświęcić całą uwagę, prawda? Bo to jest to lex suprema, czyli najwyższe prawo to jest dobro chorego, tak? To sformułowali Rzymianie. A jeśli weźmiemy. Nie umiemy jakby tego już realizować. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że
niektórzy mądrzy ludzie, bardzo wam bliscy, mówią, że prawo do wolności masz tylko wtedy, jeśli żyjesz etycznie, no to zastanów się, człowieku, gdzie ty zmierzasz i czy powinieneś odnaleźć siebie w tym systemie. Ja myślę, że przyczyna tutaj jest no nieco dalej posadowiona i tutaj bym chciała przywołać i Beatrycze, i pana profesora Talara, bo chciałabym, żebyście państwo powiedzieli parę słów na temat edukacji, bo to, że każdy młody lekarz przychodzi do pracy z przekonaniem, że ten cały paradygmat transplantologiczny jest słuszny i że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tę transplantologię rozwijać coraz bardziej, tę dziwną, bo ta dobra pozwala przeszczepić część wątroby, pozwala te przeszczepy rodzinne jakoś tam wykorzystać. Jedną nerkę na przykład tak. od wolontariusza. No. O tym nie mówimy, prawda? O tym nie mówimy. Natomiast ta ciemna strona transplantologii, która decyduje, kto ma żyć, bo chyba to wykazaliśmy w naszej audycji, że to się tak dzieje, kto ma żyć, a kto ma się poświęcić dla tego innego życia, czasem nie pytany o zgodę, bo zakłada się zgodę domyślną, to jest gruba rzecz. Jak to jest z tą edukacją? Czemu tak się dzieje? Czy my możemy na takim fundamentalnym poziomie, bo pan profesor jest nauczycielem akademickim, czy pan profesor mówi studentom prawdę? Powiem w ten sposób. Przez 25 lat od pierwszego wybudzenia chorego ze śpiączki z uszkodzeniem mózgu i pnia mózgu robiłem własne badania nad chorymi właśnie w takich stanach, żeby się najpierw samemu przekonać, czy to, co ja zobaczyłem, jest prawdą, czy to jest tylko przypadek, czy to jest no, jakieś zdarzenie. Jeżeli ja 25 lat poświęciłem na stwierdzenie, że chory w śpiące ma prawo być leczony, a wszystko co inne było robione, to jest niezgodne z medycyną, niezgodne z postępowaniem lekarskim, to znaczy, że należy to upublicznić. Ja we wszystkich wykładach mówiłem o tych sprawach i miałem studentów, którzy płakali, jak mówiłem o leczeniu chorych. Nawet pielęgniarka zapytała mnie, co ma zrobić, jeżeli dostaje pacjenta z rozpoznaną śmiercią mózgu i ona ma się nim opiekować do czasu, kiedy pobrane zostaną narządy na przeszczepy. Więc proszę zauważyć, że nawet studenci mają wątpliwości. I teraz wracam do kwestii pracowników służby zdrowia. Jeżeli ja w 1975 roku odzyskałem sprawność fizyczną, psychiczną, całkowitą sprawność chorego, który według nauki miał nie żyć, to przejrzałem setki artykułów, dokumentów, żeby się upewnić, kto ma rację. Doktor Jacek wspomniał, że spotkaliśmy się, żeby przygotować plan pracy doktorskiej. Zanim przyjechał do mnie, dostał kilka tysięcy artykułów, bo ta praca miała być oparta o dotychczasowe stwierdzenia w artykułach z całego świata. A więc każdy lekarz, który spotyka się w swojej pracy zawodowej z sytuacją, która nie konweniuje z przysięgą lekarską, powinien szukać materiałów na to, żeby się przekonać, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. I powiem szczerze, każdy lekarz ma taką możliwość, bo tyle napisałem książek, że każdy może przeczytać, zastanowić się i podjąć zdecydowaną decyzję. Jeszcze jedno powiem. Sytuację, z którą się spotkałem. Spotkałem się z
ze specjalistą kardiologii, który pracował w ośrodku transplantacyjnym. On wyjechał z tego ośrodka, podjął pracę w ośrodku kardiologii uczelnianej i w zaufaniu powiedział mi, że on przekonał się, że pobieranie serc z żyjącego człowieka nie godzi się z postawą lekarza. I on będzie operował chorych, będzie leczył serca, ale przeszczepu nigdy nie dokona. A więc nie ma tutaj recepty, jak tą sprawę załatwić, ale jeżeli są nasze audycje, które w sposób według mnie przekonywująco dają informacje, to tym bardziej każdy, kto posłucha naszych rozmów, powinien by zdecydować, co jest w życiu dobre. Czy żyje dlatego, żeby ratować życie ludzkie, czy żyje dla innego celu, jeżeli jestem lekarzem? Panie profesorze, ja sobie pozwolę tutaj wyrazić moje zdanie. Zostałam zainspirowana przez ojca Jacka podczas rozmowy z nim, że pewnym rozwiązaniem byłoby zaakceptowanie tej niezgodności w tym temacie, pewnym pomostem do wyjścia z impasu mogłoby być to, żeby pozwolić zdecydować człowiekowi, według jakich kryteriów chciałby być diagnozowany w chwili tego zjawiska bliskiej śmierci. Ojcze Jacku, może zechce ojciec tutaj powiedzieć parę słów, przypomnieć. No tak, mamy precedensy w postaci ustawodawstwa w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. I w tych krajach, jeśli dany obywatel deklaruje, że ze względów religijnych nie zgadza się na neurologiczne kryteria śmierci i również kryteria śmierci, wszelkie inne, które są, różnią się od kryteriów stosowanych tradycyjnie w medycynie, czyli kryteriów krążeniowo-oddechowych, jeżeli ktoś właśnie nie zgadza się z tymi nowymi kryteriami, to nie wolno ich stosować wobec niego ani w celu pobrania narządów i uprzedniego stwierdzenia zgonu, czy też po prostu stwierdzenia zgonu z jakiegokolwiek innego powodu. Należy stwierdzać ten zgon na podstawie kryteriów krążeniowo-oddechowych, czyli wtedy wiemy, że chory umarł, jeżeli jego serce przestało bić, przestało też oddychać i upłynął stosowny czas. W warunkach normalnej temperatury to jest 20-30 minut, ale obserwujemy dłużej, ponieważ pacjenci wychłodzeni czasami przeżywają znacznie dłużej pomimo zatrzymania krążenia. I tak medycyna stwierdzała zgon i w stanie New Jersey i w Japonii każdy obywatel ma takie prawo. W Polsce i w Europie, chociaż duża część obywateli nie wierzy w słuszność tych nowych kryteriów śmierci, głównie tych neurologicznych, o których mówimy, ale jest jeszcze to kryterium śmierci sercowej, które też jest bardzo wątpliwe, według mnie fałszywe po prostu. Duża część obywateli w badaniach wychodziło, nie wierzą, nie wierzą w kryteria śmierci mózgowej, ojcze Jacku. A mimo to... Wspominał ojciec, że także lekarze nie do końca wierzą w kryteria śmierci mózgowej. To znaczy oni sobie tłumaczą jak... Tak, sami lekarze bardzo różnie do tego podchodzą. Nawet transplantolodzy na ogół tłumaczą sobie to wszystko inaczej niż oficjalnie mówi cała doktryna, że to jest rzeczywista śmierć pacjenta, śmierć jego organizmu. Oni widzą, że to jest żywe ciało, więc mu tłumaczą sobie z kolei, że tu po prostu pacjent utracił świadomość. Ale chodzi mi właśnie o to, że nie bierze się pod uwagę tego, że duża część obywateli z tymi kryteriami się w ogóle nie zgadza. Kryteria w Polsce zostały sformułowane w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia. Kto ten załącznik w ogóle przeczytał? Nawet lekarze go nie znają. Kto zna te kryteria? Kto wie w ogóle, kto je napisał? Czy była kiedykolwiek debata publiczna, czy debata w Sejmie na ten temat? W Japonii zmuszono parlament do debatowania nad tymi kryteriami i takie ustawodawstwo, jak powiedziałem, powstało, które broni interesów tych obywateli, którzy z tymi kryteriami się nie zgadzają. Natomiast u nas jest paternalizm,
jeśli nie użyć mocniejszego słowa, i medycyna niby wie lepiej, tylko nie wiemy, kto w imieniu tej medycyny nawet te kryteria sformułował, napisał. To wszystko jest robione za sceną, bez kontroli społecznej, bez kontroli naukowej, bez kontroli rzeczywistej, etycznej, ponieważ nie dopuszcza się do otwartej debaty, takiej jak w tej chwili my ją mamy. To powinno być w mainstreamowych mediach i cała Polska powinna tym żyć. Powinno to usłyszeć naraz ileś milionów obywateli, obudzić się z letargu i zastanowić, czy zgadzają się z tymi kryteriami, czy tego chcą. Ponieważ oni by prawdopodobnie powiedzieli, że nas na część, że tego nie chcą, więc się do takiej debaty nie dopuszcza. Gdyby się dowiedzieli, jak to wygląda w istocie, gdyby to usłyszeli, no tak jak my to dzisiaj mówimy, tak, wprost, może by zdecydowali, że nie chcą być poddawani orzeczeniu ich śmierci za sprawą tego wymyślonego na podstawie decyzji komisji zebranej ad hoc kryterium śmierci mózgowej. No ale tak, to się wszystko robi tylnymi drzwiami. Uznano, że nieodwracalna śpiączka jest kryterium śmierci człowieka, przy czym nieodwracalność jest oczywiście domniemana, a śpiączka, no to też ciekawa rzecz, czy martwe przedmioty mogą być w śpiączce, prawda? Śpiączka z definicji wskazuje na to, że to jest organizm żywy, bo tylko organizm żywy może być w śpiączce. Więc nawet w tej definicji samej, w tym jednym zdaniu już jest sprzeczność, ale nikt jakoś tej sprzeczności nie zauważa. Jacek powiedział słusznie, że zwłoki nie mogą być w śpiączce, ale jest jeszcze drugi element tutaj, którego nie można zapomnieć, że serce, które działa, działa, ponieważ jest stymulacja z ośrodkowego układu nerwowego. I jeżeli rzeczywiście ten pień nie działa, mózg jest martwy, to serce nie działa. W związku z tym nie można takich kryteriów wciskać, bo to jest ciemnota. Dlatego my podważamy z całym autorytetem naszym te fałszywe kryteria śmierci, bo one się kupy nie trzymają. Moi kochani. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że gdy wkrada się kłamstwo, ludzie cierpią i to obserwujemy, to nas boli. Profesor obserwuje ciągle ludzi, którzy płaczą mu w rękach, ponieważ w swojej bezsilności i cierpieniu niemożebnym przychodzą do profesora, żeby ich ratował i wszystko jest po prostu nie można przerwać tego toku fałszywych rozpoznań, fałszywego leczenia, właśnie nieleczenia, dlatego że to wszystko bazuje na kłamstwie, to co się dzieje obecnie w medycynie. Nie można tak leczyć. Nie można też wciskać takiej ciemnoty ani studentom, ani lekarzom i uwarunkowywać ich, że jeżeli nie postępują tak, jak im się mówi, jak jakieś barany, że nie będą mieli prawa do wykonywania zawodu. Dość, powiedzmy dość. Poza tym, kto ma o tym decydować, czy kłamstwo wypchnąć, bo to kłamstwo nie tylko się wciska, ono się zalęgło i nie ma nikogo takiego, kto by się mu przeciwstawił, a tylnymi drzwiami wprowadza coś niezwykle niebezpiecznego, czyli legalizację eutanazji. Ojcze Jacku, ja bym poprosiła o parę słów na temat niezwykle niebezpiecznego dokumentu, który wydaje się naturalną konsekwencją tego, o czym dziś rozmawiamy. To już jest następny krok. My się nie cofamy, tylko idziemy dalej jako cywilizacja ku samounicestwieniu. No, dokument nazywa się bardzo dobrze, brzmi to rozsądnie, zapobieganie terapii daremnej u dorosłych chorych umierających w szpitalu. Stanowisko Grupy Roboczej Towarzystwo Internistów Polskich do spraw daremnej terapii na oddziałach internistycznych. Jest tam na czele wymieniony profesor Wojciech Szczechlik z wielu lekarzy z różnych ośrodków w Polsce i też dwóch bioetyków katolickich. Oni firmują ten dokument. Dokument brzmi ładnie, dopóki nie dojdziemy do tego, jakie są konkluzje, bo tam cały czas jest mowa o tym, że staramy się, aby dobro chorego było oczywiście najważniejsze i że chcemy mu tylko oszczędzić niepotrzebnych cierpień z powodu terapii daremnej. Ale pod koniec dokumentu nagle okazuje się, że to, co się rozumie przez agonię chorego, przez jego już rzeczywiście bycie w stanie wskazującym na rychły zgon,
wepchnięto, że tak powiem, znaczy rozdęto tę kategorię do grupy chorych, których ten zgon na przykład spodziewany jest na podstawie oczywiście luźnych kryteriów bardzo, za mniej więcej 12 miesięcy. No to ten chory na pewno nie jest w agonii, prawda? A mówi się, że to chodziło o chorych w agonii, których tylko przedłużamy proces umierania. I taki chory może być pozbawiony, jeśli jest chorym nowotworowym, leczenia nowotworowego, jeżeli jest wymaga tlenoterapii, to właśnie będzie pozbawiony tej tlenoterapii, czy też innych koniecznych zabiegów. Taki chory, u którego możemy wyłączyć pewne zabiegi, to wystarczy, że to jest chory, który wymaga konieczności stałej opieki osób trzecich na przykład. Czyli to zaraz, poczekajmy, zatrzymajmy się na chwilę. Czyli to jest tak, że to normalne leczenie, które miałoby miejsce, ten dokument niepostrzeżenie zamienia w pojęcie terapii, jak to powiedzieć, terapii daremnej, tak? Tak. Oni to nazywają, tak? Że to jest terapia uporczywa, więc daremna, więc nie daje się zwykłej terapii, tak? Bo czyli jest taka manipulacja w tym dokumencie, że pewne rzeczy są oczywiste, a one oczywiste wcale nie są, bo nie możemy w okresie 12 miesięcy być pewnym, co się stanie, bo nie jesteśmy wróżkami. Tak, przy czym tutaj oczywiście wchodzą też ci chorzy, którzy trafiają do profesora Talara, bo na przykład do tej kategorii pacjentów, których leczenie można uznać za terapię daremną, należą ci, którzy mają wytworzone przez skórną gastrostomię odżywczą, czyli ten PEG, prawda? Ilu profesor wyleczył chorych, którzy tak byli żywieni, i później ten PEG można było usunąć i ci chorzy wracali do życia. A tutaj wystarczy, że ten człowiek jest tak leczony, to już wchodzi w zakres, w grupę chorych, których możemy zaniechać leczenia i spowodować jego śmierć z wygłodzenia. No to PEG też jest terapią uporczywą i terapią daremną? To jest terapia daremna. Czyli odżywianie jest terapią daremną? Tak. Więc mamy od razu załatwioną na przykład taką sprawę, że w Polsce legalnie nie można było pozbawić życia pacjentów, którzy byli w stanie wegetatywnym, którzy byli tak odżywiani, a teraz już mamy otwartą furtkę dla tych pacjentów i dla wielu innych. Również na przykład nawet można wyłączyć na przykład dializy. Można wyłączyć opiekę, znaczy zwykłe stosowane, znaczy po prostu antybiotyki jakiekolwiek, operacje. Stymulacje, znaczy podtrzymywanie farmakologiczne działania serca, czy stymulowanie elektryczne, też tlenoterapię i w ogóle wentylację we wszystkich formach możemy wyłączyć, prawda, przetaczanie krwi i oczywiście aparaturę ECMO, ale najbardziej mnie właśnie uderzyło to, że wystarczy, że człowiek ma to żywienie parenteralne, a już być tych nowych zasad, natychmiast może być pozbawiony życia. Czy ten dokument już obowiązuje? To jest propozycja, to jest stanowisko grupy Polskiego Towarzystwa Internistów, znaczy internistów to do spraw taremii, grupa robocza do spraw terapii daremnej. Czyli tam jest jakieś gremium, czy są wyszczególnione nazwiska? Są wyszczególnione nazwiska, całe duże gremium. 2 lata pracy trwały, więc jest to poważny dokument, który nie powstał przypadkowo. On powstał po to, aby go wdrożyć według mnie. Jeżeli ten dokument za swój program uznają izby lekarskie, to wymuszą na lekarzach stosowanie tych kryteriów. Czyli będzie szeroką falą wejdzie do polskich szpitali eutanazja. To ja mam nadzieję, że wtedy szeroką falą wszyscy lekarze, tacy jak wy, wystąpią z izb lekarskich, bo wtedy izby lekarskie pozostaną z tym dokumentem same. Panie profesorze, jak pan sądzi? Moje stanowisko jest takie. Jeżeli lekarz czy grupa lekarzy rozpoznaje terapię daremną, to znaczy, że oni nie potrafią skutecznie leczyć chorego. Jeżeli wykorzystamy wszystkie możliwości, to naprawdę mamy prawo, przyjemność i obowiązek sprawić
że człowiek będzie żył nie wiadomo jak długo, ale będzie żył w zdrowiu, w sprawności, w szczęściu. Bo to nie nasza sprawa przecież orzekać, kto ma żyć i kiedy ma umrzeć. Żadnego człowieka, a lekarza w szczególności, prawda? No przecież to jest podstawowe pytanie. Jak można na rok już pozbawiać życia, bo on za rok umrze? To jest nieuczciwe. I ja lecząc przez 48 lat chorych, uznawanych za nieżyjących, dopatruję się w tym kolejnej formy pozbywania się chorych. Nie leczenia, broń Boże leczenia. Czyli nie możemy dopuścić do tego dokumentu, żeby on wszedł. Nie możemy. Nie powinniśmy, kochani, nie powinniśmy. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten dokument nie był obowiązujący w Polsce i dlatego trzeba o tym dużo mówić w każdym razie. Beatrycze, ja wiem, że ty chciałaś się zwrócić do swoich kolegów lekarzy. Teraz jest dobry moment, jeśli czujesz w sobie tę energię. Do kolegów lekarzy chcę się zwrócić, apelując o uczciwość w sercu, o prawdę w życiu i o to, żeby zrozumieli, że lekarz powinien współpracować ze światłem, z Bożą energią, a nie tylko i wyłącznie z pracodawcami, którzy obecnie naprawdę gdzieś skręcili mocno i się ześlizgnęli absolutnie po równi pochyłej. To jest niegodne. Lekarz to godność, nie tylko zawód. Więc zawód ten powinien być wykonywany z godnością. Lekarze zawsze byli uznawani za inteligencję. W związku z tym ja się odwołuję do tej inteligencji w tych ludziach. Jeżeli uczciwości nie mają, to niech wykażą, że mają inteligencję i niech przeczytawszy ten dokument, o którym Jacek mówi, który skraca życie, uniemożliwia życie chorym, niech się naprawdę bardzo zastanowią, ponieważ to od nich będzie zależało życie lub śmierć tych ludzi, którzy jako pacjenci są pacjentami, ale w świetle tego dokumentu są ofiarami losu. Ofiarami losu, na które absolutnie nie będą mieli ani oni, ani nikt z uczciwych lekarzy wpływu. Ponieważ jeżeli będzie to nakaz, prikaz z góry, takie traktowanie leczenia, to jest koniec medycyny, proszę Państwa. Analizując obecną sytuację na podstawie faktów w medycynie, należy zauważyć, że nieograniczone środki finansowe idą na dziedziny przysparzające ogrom bólu i mające bardzo nikły współczynnik procentowy wyleczeń. Onkologia. Finansowana, promowana jest dziedziną największej beznadziei przy potężnych nakładach finansowych. Remisje, wyleczenia 2,3%. Współczynnik porażki 98%, totalna porażka. Transplantologia, na którą idą potężne pieniądze. Potężne, które mogłyby służyć życiu ludzi, większości ludzi, a nie tylko wybranych przez maga. Transplantologia nie zapewnia wyleczenia. Przedłuża nieco życie w cierpieniu. Więc powstaje pytanie, onkologia, transplantologia, czy tu chodzi tylko o to, żeby produkować więcej cierpienia wśród pacjentów w tych wszystkich inwazyjnych procedurach i wśród ich rodzin, którym nie zapewnia się nadziei, optymizmu, jakiejś jasnej wizji przyszłości dla tych pacjentów, tylko szafuje się ciągle wyrokami śmierci, ograniczającymi życie do miesięcy, nie gwarantującymi nic. Z tym się spotykają pacjenci i ich rodziny, więc kto żywi się tym cierpieniem pacjentów i rodzin? Widać je na każdym kroku w szpitalu. Widać je na każdym kroku przy każdej inwazyjnej procedurze w tych dziedzinach. Zastanówmy się. Więc ja tutaj w obliczu planowanego zamachu na kolejną naszą wolność apeluję do wszystkich lekarzy.
prosząc o zjednoczenie wszystkich pracowników na rzecz zdrowia, z otwartym sercem, empatycznych, mających szacunek do życia i służących rzeczywiście życiu i godnej medycynie, opartej na prawdzie, tak aby życiu dać walor i naczelne miejsce i odebrać siłę rażenia ustawie promującej eutanazję, godzącej w podstawowe i naturalne prawo do życia każdej istoty. Potrzebujemy zjednoczenia, ludzi światła, ludzi mądrych, ludzi uczciwych, aby postawić tamę kłamstwu, uzurpacji i złu. Każdy ma prawo w swoim życiu rozporządzać swoim życiem, ale nie cudzym. Stąd ten ważny apel o obcięcie skrzydeł narzuconej eutanazji, bo gdy weźmie w kokon wszystkich nierokujących przewlekle chorych, przewlekle żywionych przez PEG, zadusi życie. To już nie jest medycyna, to łapanka, jak za czasów faszystowskich. Pomyślmy. No właśnie, niech to wybrzmi, bo jeśli nie zobaczymy tego, że ten dokument jest konsekwencją tego, że za długo, proszę Państwa, milczeliśmy w sprawie domniemanej zgody, która to pojawiła się jak taka forpoczta wielkiego zła i zdominowała to, co się stało później, czyniąc z medycyny jakąś przestrzeń procedur, a nie przestrzeń pomagania ludziom i która zmierza do tego, żeby decydować, kto ma żyć, kto nie i ustanowić przymusowe kryteria dla wspaniałych ludzi, bo niejednokrotnie lekarze to wspaniali ludzie, którzy nie są w stanie zrealizować własnego powołania, dlatego że procedury są dla nich dławikami. Jeśli my się temu nie sprzeciwimy, kochani, to wszyscy na tym stracimy, bo ostatnia rzecz, która ma na ziemi wartość, to miłość, a podstawą pomagania jest miłość. Proszę bardzo, szanowni Państwo, kto chciałby zabrać głos, będziemy kończyć. Myślę, że przyszedł czas na kilka ostatnich słów tutaj w tej audycji, niezwykle ważnej. Myślę, że mam nadzieję, zmieniającej świadomość w kluczowym temacie. Ten fakt, o którym żeśmy tutaj wielokrotnie już wspomnieli, napomknęliśmy, fakt, że za plecami wszystkich ludzi w demokratycznej Unii Europejskiej. Nikt bowiem nie wiedział, że przegłosowano zgodę domniemaną w 2005 roku. Uzurpacją prawną zawłaszczono naszą wolną wolę w sprawie decydowania o naszych ciałach, naszym życiu. Ja naprawdę motywuję ludzi, żeby zabrali głos w tej własnej sprawie, bo to jest sprawa ich życia albo śmierci. I do biorców z tą kwestią się również zwracam, że w drodze uzurpacji dostaną narząd, na który czekają. Czy to wszystko jest etyczne? Czy to wszystko jest ludzkie? Czy może nie jest ludzkie? To wysoce podejrzany proceder. Takie działanie za plecami całych narodów. Ja mam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, ale to jest dużo do przemyślenia dla ludzi, którzy będą kiedyś biorcami i dla lekarzy, którzy są jeszcze nie do końca zdeprawowani i może się zastanowią i zaczną rezonować z tym, co my tutaj przekazujemy. Szacunek dla życia. Prawo do życia, prawo naturalne, boskie prawo, którego nikt nam nigdy w życiu nie odbierze, bo my na to nie pozwolimy, ponieważ my wiemy, kim jesteśmy. Można je tylko odebrać ludziom, którzy nie wiedzą, kim są. Prawo do wolnej woli i prawo do wolności. Beatrycze, czy ja mogę cię jeszcze prosić, żebyś się zwróciła do rodziców, którzy są przekonywani, że
decydując się oddać narządy swoich dzieci do transplantacji, czynią wielkie dobro i że ich dzieci tak naprawdę już nie żyją. Czy mogłabyś się do nich zwrócić i powiedzieć parę słów? Tak. Żeby rozumieli, w jakiej są sytuacji. Tak. Jeszcze dodam dla rodziców dzieci, których pewne organy przestają działać, że są możliwości transplantacji rodzinnych. Ciocia, babcia, ktoś z rodziny. Natomiast osoby, które są w stanie urazów ośrodkowego układu nerwowego czy innym stanie krytycznym, w którym lekarze decydują, orzekają o śmierci mózgowej, to nie jest do końca tak. Plastyczność, neuroplastyczność mózgu została stwierdzona wiele, wiele lat temu. Udowodnił to polski naukowiec, o czym pan profesor pisał i mówił wielokrotnie. Neuroplastyczność mózgu zapewnia wielki potencjał powrotu do życia i zdrowia. Tylko trzeba temu życiu dać szansę. Pan profesor słusznie twierdzi, że skrócenie do minimum analgosedacji będzie absolutnie korzystne dla ośrodkowego układu nerwowego. W związku z tym, jeśli tylko można, to świadomy rodzic powinien poprosić o to, żeby dziecko nie było sedowane i żeby on siedział przy tym dziecku i mógł je stymulować i dozorować. Oczywiście dziecku trzeba dać tlen i tak dalej, natomiast będzie spokojne, jeżeli nie da się mu środków znieczulających, a będzie przy nim rodzic. A będzie na pewno miało większą szansę na wybudzenie w tym czasie, jeśli do tego może dojść. Rodzice, proszę, abyście nie wierzyli w żadne kryteria śmierci mózgowej, ponieważ te kryteria są absolutnie fałszywe. Zgłębcie temat, wysłuchajcie prelekcji licznych dostępnych na YouTubie pana profesora z jego wykładami, to wam da całą wiedzę w tej sprawie. A my powtarzamy i jesteśmy przekonani, że kryteria śmierci są czystym fałszem i furtką dla celów utylitarnych i dla zakrzywiania linii życia ludzi, którzy mogą żyć, a którym się tego prawa do życia odmawia. Kochani moi, po takich różnych emocjach chciałabym wrócić do pragmatyzmu. Teraz nam chodzi o wolną wolę, czyli żebyśmy mieli prawo do decydowania, co się dzieje z nami, na jakiej podstawie jest orzekana nasza śmierć, żebyśmy mieli prawo do decydowania, co dla nas jest terapią daremną, bo medycyna posuwa się za daleko, a może to wcale nie medycyna, tylko ten system jakiejś rytualnej ofiary, w której uwięźliśmy, bo moje prywatne zdanie to jest takie, że tutaj chodzi o naszą duszę, żebyśmy się poddali, żebyśmy oddali nasze dusze w służbie tym, którzy sobie życzą postawić nas w przekonaniu, że nasza wola nie ma żadnego znaczenia. Ktoś chce na ten temat powiedzieć kilka słów? Nie doczekanie. Ojcze Jacku, proszę bardzo. No dobrze, ja oczywiście ja uważam, że to jest po prostu przykład ograniczania wolności całych społeczeństw, prawda? Narzucanie fałszywych, absurdalnych definicji śmierci i jej kryteriów, a skończywszy teraz na rozciągnięciu terminu terapii daremnej na przypadki chorych, których powinniśmy normalnie leczyć. To jest po prostu też efekt tego utylitaryzmu, to znaczy prawdopodobnie chodzi o cięcie kosztów, żeby mieć spokój z tymi chorymi, czyli po prostu zwalamy ciężar z siebie leczenia tych ludzi, a jeśli się da, to pozyskujemy z nich co się da, czyli na przykład narządy właśnie, więc to jest wybitnie utylitarna postawa. No, obywatel staje się zasobem w czyichś rękach, przestaje być podmiotem, który ma prawo do decydowania o sobie, więc jest to coś
coś orwellowskiego, to mało powiedziane, prawda? To jest coś jeszcze gorszego, czego sam Orwell jeszcze nie wymyślił. Natomiast bym powiedział jedno, my jako chrześcijanie, ci wszyscy, którzy słuchają słów Chrystusa, no powinni pamiętać, że Chrystus to powiedział kiedyś, że to, coście uczynili jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli po prostu tym bratem najmniejszym jest chory w krytycznym stanie, któremu należy się leczenie. I pamiętajmy o tym, że on wtedy ma szczególne prawo do naszej miłości, naszej uwagi i wręcz naszego poświęcenia i nie powinien być traktowany jako zbędny ciężar. Panie profesorze. Ja może coś jeszcze innego powiem. Każdy z nas tu obecnych przez wiele lat zrobił wiele dobrego. Może to nie wychodziło, ale wydaje mi się, teraz, jeżeli ustanowiliśmy zespół czterech osób absolutnie przekonanych o idei życia ludzkiego, o zachowaniu życia ludzkiego, to mam dobrą wiadomość, która we mnie tkwi. Po nowym roku staną się takie działania, które naprawią te wszystkie błędy. Nie uratują tych, którzy zmarli, bo ich nie przywrócimy. Ale jeżeli nie będziemy pozbawiać życia metodami medycznymi, tylko będziemy nieustannie, bezgranicznie leczyć, to ci ludzie będą żyć. A zatem musi się stać coś pod względem prawnym, ludzkim, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy wszyscy chorzy będą należnie leczeni zgodnie z medycyną, zgodnie z postawą lekarską. I tego sobie życzmy. Bardzo piękne słowa, panie profesorze. Myślę, że to jest taki bardzo dobry zamysł, żeby teraz tę całą negatywną energię, której wypowiedzenia nie udało się tu uniknąć, bo nieświadomość nie prowadzi do dobrych efektów, przenicować na dobro. Po prostu wróćmy do źródła, wróćmy do humanizmu. Czy to jest dobry zaśpiew, moi kochani? Doskonały. Tak ma być. I tak będzie. Jesteśmy przekonani, że tak będzie. Wszyscy tutaj razem. I myślę, że wy też, bo nie da się nie usłyszeć tutaj naszych słów. One są dojmujące, a ustawy o eutanazji wprowadzanej tylnymi drzwiami, no chyba nikt przytomny ani nieprzytomny sobie nie zażyczy. A jeśli ktoś by chciał, to proszę bardzo, ale wedle woli. Ale nie naszymi rękami. Zakładam, że nikt nigdy nie myślał, że medycyna pójdzie w taką uliczkę i że się samo unicestwi. Bo wtedy, kiedy medycyna skupia się na tym, żeby unicestwiać pacjentów, to unicestwia samą siebie. Zatem pytanie, dokąd zmierzasz, medycyno, wydaje się dobrym pytaniem, żeby zastanowili się nad odpowiedzią nawet kontrolerzy. Moi kochani, czy my jeszcze chcielibyśmy coś dodać? Czy się dzisiaj już pożegnamy? Żeby dalej pójść, czynić swoją dobrą pracę, bo wszyscy macie wspaniałą pracę do wykonania. Nie chciałabym was zatrzymywać dłużej niż to bezwzględnie konieczne. W nas, Polakach, jest jakieś ogromne pragnienie wolności i jakaś determinacja, żeby o wolność walczyć. Obszar medycyny jest kolejnym obszarem, na którym ten nasz duch wolnościowy powinien się wyrazić. Na razie się wyraża średnio skutek totalnej dezorientacji, ale wzywam do tego, abyśmy tak jak umieliśmy wczoraj choćby zademonstrować na ulicach polskich miast, że cenimy sobie naszą wolność i niepodległość, że chcemy też mieć to w wymiarze całego życia i duchowego, i fizycznego. I do tego potrzebne nam są zdrowe zasady etyczne w medycynie, o które musimy w tej chwili walczyć. Piękne słowa. Mam nadzieję, że dobre podsumowanie
tego, cośmy dzisiaj powiedzieli. Czekamy na pana profesora, na powrót do pacjentów. Wielu pacjentów też czeka. No, Beatrycze, ja myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, moi kochani, z każdym z was. Ja tu rekomenduję książeczkę Beatrycze. Można ją kupić na stronie w strefie darczyńców Kliniki Kwantowej. Tutaj jest książeczka ojca Jacka. Świetna. Słuchajcie, każdy powinien mieć tę książkę. No i tutaj Cymelium. To jest cięższe. Książka profesora Talara. Dziękuję, kochani, bardzo. Czuj duch.